Cześć. Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast Kuflikowski-Górnicki. Co prawda motywem przewodnim naszych rozmów jest kolarstwo górskie, a od grawitacji po cross country, przełaje, gravele. Ale to dzisiaj wąska opona jest tym, co dominuje tematykę, a w sumie nie tyle opona, co gość. Tak, no i dzisiaj robimy delikatny wyjątek od reguły. Naszym gościem jest dwukrotny zwycięzca etapu na Vuelcie, wielokrotny mistrz Polski na szosie. Tomasz Marczyński. Który od 2 lat zjechał z szosy na shooter. Ta rozmowa to z pewnością duża dawka inspiracji i motywacji nie tylko dla najmłodszych adeptów kolarstwa. To też kawałek historii, bo na przestrzeni ostatnich 2 dekad, kiedy ścigał się Tomek Marczyński, kolarstwo bardzo ewoluowało we wszystkich jego aspektach. Ta rozmowa to również doskonały test pamięci, który Tomek zdał celująco, opowiadając ze szczegółami historię swoich wyścigów. Wyścigów zarówno za juniora, jak i za seniora. Tych krajowych i tych zagranicznych. Posłuchajcie sami. Zapraszamy i gorąca prośba, subskrybujcie, oceniajcie, udostępniajcie, komentujcie, bo to zawsze pomaga nam w dalszym rozwoju podcastu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tomek, 2014 rok, Ponferrada. Spotykam się akurat kilka dni później z Michałem Kwiatkowskim. Jako osoba prowadząca portal kolarski o kolarstwie górskim nie mogę go zapytać o szosę. Pytam go o rower górski. Jak to było u ciebie w takim razie? Pojawił się kiedykolwiek rower górski w twojej historii? Tak, pojawił się rower górski. Tak naprawdę od roweru górskiego wszystko się zaczęło. Pamiętam, że to była końcówka lat 90., więc rower górski był po prostu szałem i była straszna moda na górale. Pojawiły się na polskim rynku od górala, którego dostawałeś to był najbardziej chyba uniwersalny prezent komunijny do bardziej zaawansowanego sprzętu. Miałeś jakąś amortyzację w swoim pierwszym góralu? W swoim pierwszym nie. W drugim miałem jakiś, pamiętam, że to był żółty Amor RST. Taki, że jak wjeżdżałeś w dziurę, to cię wyrzucał 2 metry w powietrze, ale się uginał, więc działał. No i tak to się naprawdę zaczęło. Zaczęło się właśnie od zajawki na górala, gdzieś jeżdżenie po jakichś lasach, skakanie po krawężnikach. Więc mogę powiedzieć, że moja w ogóle przygoda z kolarstwem jako sportem zaczęło się od rowera MTB. I wtedy, mając ten rower górski, byłeś już gdzieś tam zrzeszony, byłeś w jakimś klubie, czy po prostu raczej podwórkowo z kolegami jeździłeś, podwórkowo czy po lasach? Wiesz co, podwórkowo na początku, jakieś tam były mistrzostwa szkolne, moja wychowawczyni akurat była wychowawczynią, która była WF-istką, więc współorganizowała wyścigi w Lasku Wolskim, pojechałem na parę takich wyścigów, na pierwszym byłem drugi wygrałem i tak wiesz, trochę mi to jakby w takim amatorskim, dziecięcym świecie szło. To była szkoła podstawowa jeszcze, prawda? Tak, to była jeszcze szkoła podstawowa. To od razu pewnie zachowanie celujące było. Wiesz co, właśnie zachowanie to był jedyny przedmiot, z którym miałem problem. Więc troszeczkę przez nią, troszeczkę wiesz, na wiosce wszyscy jeździli na rowerach, oczywiście jako dzieciak cały czas do pewnego wieku szukasz, próbujesz, piłka, jakieś inne sporty. No i w pewnym momencie trafiłem na rower, coraz więcej zacząłem jeździć na góralu, później zacząłem się ścigać w takich amatorskich jakichś imprezach dla dzieci, odnosić jakieś małe sukcesy. Później poznałem starszego kolegę, który jeździł już w klubie z licencją, startował zawody z licencją, właśnie też zawody organizowane przez Langa. Ja pojechałem z nim był Puchar Żywiec, taka seria wyścigów. On już startował z licencją, jeszcze wystartowałem w zawodach dla młodzików bez licencji. I jakby to były dla mnie takie poważniejsze pierwsze zawody, gdzie mogłem zobaczyć, jak wyglądają ekipy bardziej już pro, zawodnicy z licencją, rozgrzewanie się na trenerze. Jakieś lajkry, obcisłe ciuchy, prawda? Dokładnie tak. Lajkry już zakupiłem, ale pamiętam, na pierwszym wyścigu miałem jeszcze na górze t-shirt, nie miałem koszulki kolarskiej. I pamiętam, to były zawody w Żywcu. Było tak to organizowane, że każda kategoria, czyli młodzik, junior, młodszy, junior i tak dalej, startowali zawodnicy z licencją, a 5 minut po nich startowali ta sama kategoria wiekowa bez licencji, więc to był mój ostatni rok młodzika. Wystartowali młodzicy z licencją, później ja wystartowałem w mojej grupie młodzików bez licencji. 5 minut później, wydaje mi się, że doszedłem co najmniej połowę tej stawki z licencją i pamiętam, że przyjechałem na metę i
poszedłem do sędziego i mówię, że ja już jestem z tej drugiej grupy, żeby przypadkiem mnie nie pominął, bo wydaje mi się, że wygrałem. No i to był taki mój pierwszy poważniejszy start. I wtedy jakiś trener cię wypatrzył? Ktoś się zauważył? Czy wiesz to, ja już byłem w kontakcie właśnie z tym klubem. Pojechałem z tym moim kolegą, który miał licencję w Krakusie, ale startował troszeczkę bardziej MTB niż szosę, mimo tego, że Krakus był stricte szosową grupą. Ja się też zapisałem jakby z planem takim, że będę miał licencję, będę startował bardziej w MTB. Szosy w ogóle nie znałem. No i tak to się zaczęło. Czyli ten pierwszy start wpłynął właśnie na podjęcie tej decyzji, że chcesz iść w tym kierunku? Tak, ja już wcześniej chciałem się ścigać, chciałem być, wtedy pamiętam, był Optex Opoczno z Markiem Galińskim na czele. W Krakowie mieliśmy RMF Coca-Colę z Anią Szafraniec. Czy to miałeś trochę jakby takich idoli, prawda? Tak, tylko że po prostu to było niemożliwe dostać się, to była czołówka polska, wiesz, młodzik, oczywiście tam od Uniera Młodszego zaczynaj mieć jakichś zawodników, ale ktoś to zaczyna, tam już była czołówka Polski w każdej kategorii, więc wyrobiłem licencję w Krakusie, pojechałem na pierwszy trening, ten we mnie chyba klęk zobaczył jakiś talent, bo od razu dostałem szosę nową, to praktycznie bardzo mało osób taki rower mogła z klubu dostać i wyjechałem na szosę, poznałem ludzi, którzy cały czas wszystko się kręciło wokół szosy i w szosie się zakochałem. No, wymieniłeś tu właśnie nazwisko trenera Klęka, to też jakby jest osoba, z której ręki wyszło paru talentów, które osiągnęły sporo na świecie. Na pewno tak. Trener Klęk już przez długi czas był trenerem w Krakusie, jak przyszedłem. No i cieszę się, że później jakby zawodnicy spod jego ręki zaczęli wygrywać i odnosić sukcesy na arenie narodowej. Tak naprawdę wydaje mi się, że zaczęło się ode mnie, bo wcześniej jakby nie było sukcesów aż tak dużych. Więc fajnie, że tak to wszystko się toczyło, fajnie, że później jeden drugiemu pomagał, jakby przetarłem też ślady powiedzmy za granicą, żeby można było rozwijać trochę skrzydła po zakończeniu wieku juniora, ale tak, na pewno szkoła Krakusa i szkoła trenera Klęka jest bardzo ceniona i właśnie świadczy o tym fakt, że wychował tylu fantastycznych zawodników. A powiedziałeś, że szosa skradła twoje serce. Czy rower górski wtedy poszedł w odstawkę, czy było go po prostu trochę mniej? Wiesz co, mogę powiedzieć, że poszedł w odstawkę. Używałem go tak naprawdę bardziej do przygotowań w okresie zimowym. Jakieś treningi na góralu, gdzie pogoda nie pozwalała na to, żeby jeździć na szosie. Ale jakby od pierwszego sezonu, gdzie dostałem licencję, zacząłem się od razu fokusować na szosę. Duże przełożenie miał rower górski na twoją jazdę na szosie? No bo często widzi się, że niektórym zawodnikom powiedzmy gdzieś brakuje umiejętności technicznych. Mówi się bardzo często, że kolarze szosowi powinni w okresie właśnie jesienno-zimowym korzystać na przykład z roweru przełajowego, bo on, no wiadomo, te umiejętności techniczne bardzo dobrze kształtuje. Tak, potwierdzam tą opinię. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby trenować i pracować nad techniką. Ja tak mówię, przez wszystkie sezony w okresie przygotowań zimowych zawsze jeździłem na góralu czy na przełajówce. Nawet trener Klęk trenował nas, mieliśmy taki cykl przygotowań, że co najmniej raz w tygodniu. Dość, że jeździliśmy na przełajówce po terenie nie płaskim, to jeszcze na ostrym kole. Więc to było w ogóle hardkorem, jak ja pierwszy raz próbowałem czegoś takiego, ale fakt, wydaje mi się, że dawało później bardzo duże rezultaty, jeżeli chodzi o technikę zawodnika. Wróćmy do tego Krakusa. Co było dalej? Co było dalej po Krakusie, co było dalej po pierwszym roku w Krakusie? Po pierwszym roku w Krakusie. Wiesz co, szosa mi się bardzo spodobała, zajawiłem się strasznie, od razu się zaczęły pierwsze zgrupowania, jakieś tam makroregionu i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę zapisałem się do klubu, to był ostatni rok młodzika, końcówka sama sezonu, więc jakby wchodziłem w pełny sezon w kategorii junior młodszy, więc już troszeczkę taka bardziej zaawansowana kategoria. Bardzo dużo dzieciaków zaczynało od kategorii żaka, czyli mieli już ze sobą niektórzy 5-6 sezonów. To był jakby mój pierwszy sezon i jakby kategorie te najmłodsze są podzielone na 2 lata, czyli jesteś albo pierwszorocznym juniorem młodszym, albo drugim rocznym i to samo w przypadku juniora, czyli jakby byłem
tym młodszym z juniorów młodszych w pierwszym roku, więc wiedziałem, że nie będzie łatwo, ale pamiętam, że na pierwszym Pucharze Polski na czas byłem siódmy i pierwszy albo drugi ze swojego rocznika, więc to było wielkie zaskoczenie dla wszystkich. Fakt, że na początku pierwszy rok troszeczkę bałem się, czy wiesz, nie miałem w ogóle obycia, jeżeli chodzi o jazdę w peletonie, więc wyścigach ze startu wspólnego sobie radziłem trochę gorzej, ale można było zauważyć, że skoro jeździsz dobrze na czas, to jakiś motor jest, który można później, jeżeli dobrze się pojedzie wyścig też ze startu wspólnego, taktycznie jakby tą bazę dobrze wykorzystać. No i tak wiesz, przeleciał cały sezon, wystartowałem w Mistrzostwach Polski pierwszych jako pierwszoroczny junior młodszy i przegrałem wtedy 5 sekund brązowy medal. Więc to było też, wiesz, tak naprawdę pierwszy rok, jeżeli chodzi o trenowanie w klubie i dosyć duże sukcesy. Oczywiście to się przełożyło w kolejnym roku, że oczekiwania były coraz większe, dostałem specjalny rower na czas i tak dalej z dyskiem. Więc i szło to wszystko jakby zgodnie z planem. Pamiętam, że praktycznie na Pucharach Polski nie wypadałem z pierwszej trójki, więc byłem jednym z faworytów, żeby walczyć o koszulkę mistrza Polski, na Mistrzostwach Polski już na czas. I pamiętam, że na Mistrzostwach Polski zająłem 6. miejsce. Czyli na żadnym pucharze nie zająłem tak odległego miejsca jak na imprezie, która była najważniejsza. Więc widziałem trochę w oczach trenera takie troszeczkę zawiedzione, troszeczkę no liczył na pewno na więcej, ja osobiście też liczyłem na więcej, ale pamiętam, mówię trenerze, spokojnie, mój czas nadejdzie. Mój czas nadejdzie. Tak powiedziałem, ze startu wspólnego nie byłem jakimś świetnym zawodnikiem na Pucharach Polski, najlepsze miejsce, które zająłem tam było pewnie koło 20, teraz dokładnie nie pamiętam, bo wtedy jeszcze trzeba było się eliminować na tych pucharach, żeby załapać się do mistrzostw kraju. No i dwa dni później mieliśmy mistrzostwa Polski. No i wygrałem. Zostałem mistrzem Polski ze startu wspólnego. Więc tak naprawdę półtorej roku treningu i pierwszy raz założyłem koszulkę mistrza Polski. No i później sukcesywnie to już wszystko jakby tak szło do przodu. Junior pierwszy rok był też bardzo dla mnie udany. Miałem później wypadek, połamałem dosyć mocno rękę, więc drugi rok juniora był troszeczkę bardziej skomplikowany przez to, że miałem dosyć długą rehabilitację, konstrukcję całego stawu łokciowego i tak dalej. No, ale to był czas tak pokrótce spędzony w Krakusie. Te koszulki właśnie mistrza Polski, to było to, co otworzyło twoją drogę do Włoch, do wyjazdu za granicę i tej już prawdziwej takiej kariery międzynarodowej? Czy to był inny jakiś moment zwrotny, który te Włochy jakby otworzył? Nie, było jakby dużo faktorów, które się jakby otworzyły drogę do Włoch. Tak naprawdę taką przepustką do Włoch była decyzja moja, żeby po juniorze przejść do Pacyfiku Toruń, bo tak był to w Polsce chyba jedyny na ten czas klub, który dawał możliwość startów poza granicami Polski swoim zawodnikom. Z bardzo dobrym zapleczem, z trenerem Szyszkowskim na czele, więc klub był mną zainteresowany. Ja też jakby wiedziałem, że jeżeli zostanę w Krakusie, no to w ogóle praktycznie kategoria młodzieżowca czy rolnika w Krakusie jakby nie istniała. Tam jest świetne szkolenie do końca kategorii junior, a później należy szukać czegoś dalej i robić kolejny krok. Więc tak się stało, skontaktowałem się z trenerem Szyszkowskim, no i pierwszy rok spędziłem Orlika właśnie w Pacyfiku Toruń. Dawer Pacyfik Toruń była tak troszeczkę podzielona, taka włosko-polska nazwa, dużo czasu spędzaliśmy we Włoszech, więc jakby poznawanie jeszcze oprócz tego, że kolarstwa to też świata i zupełnie innego kolarstwa w innym terenie, innego ścigania totalnie w porównaniu z wyścigami polskimi, więc tak się później potoczyły moje losy. Po to było mniej więcej 20 lat temu, nie? Tak. 2003-2004 rok. No tak, no to no. 20 lat temu. Szmat czasu, nie? No dosyć dawno.
A jednak bardzo precyzyjnie sypiesz wynikami, startami. Dość dobrze pamiętasz. Wielu zawodników, z którymi rozmawiamy, mówi, za juniora to już nie pamiętam, to było coś tam, ale ty jakby tutaj bardzo, bardzo precyzyjnie niektóre sytuacje opowiadasz. Wiesz, to tak, na pewno takie sytuacje, które też były jakby dla mnie ważne i takie decydujące pod względem wynikowym, czy pod względem jakby kształtowania mojej też osobowości, mojego charakteru jako sportowca, to pamiętasz z najmniejszymi szczegółami. Czyli nie, że jakiś pamiętnik jest gdzieś sekretny, wszystkie zapiski? Nie, pamiętnika nie ma, gdzieś się zachowały jakieś dzienniczki treningowe, gdzie wpisywałem kilometry, jakieś tam drobne notatki, tętno poranne, tętno wieczorne i tak dalej, które prowadziłem naprawdę bardzo skrupulatnie, ale później zostają chyba właśnie takie wspomnienia, które są dla nas ważne. Ja myślę, że tak to jest w ogóle w życiu, że sytuacje, które jakby były dla nas w życiu ważne, czy wygenerowały u nas jakieś emocje, czy coś, co później nam się przydało w przyszłości, jakby zapamiętujemy lepiej. Później przyszła elektronika i już wszystko się samo na Strawie i w Training Peaksie zapisuje. Ale muszę spytać, bo na początku tego roku rozmawialiśmy z Karolem Ostaszewskim, zawodowym kolarzem grupy JBG 2 Cryospace. I on powiedział, że zawodnik musi wysyłać CV do teamów. Czy w twoim przypadku też tak było, że ty wysyłałeś CV, żeby pójść gdzieś dalej właśnie za granicę? Czy to jednak klub, czy to jednak drużyna sama ciebie wyłapała? Czy mówimy o tym przejściu tutaj z juniora do młodzieżowca? Nie, już raczej o tej zagranicy dalej, chyba, tak. O tej zagranicy tak, już. Tak. Wiesz co, w moim przypadku, oczywiście tak mówimy, to było 20 lat temu, czasy się troszeczkę zmieniły, więc to było tak, że pojechałem z Pacyfikiem. W Pacyfiku był jako drugi trener Elco Frediani, który był później założył też swoją drużynę. Ja się poznałem z nim w Pacyfiku i później moją kolejną drużyną była drużyna, którą jakby on tworzył już na własną rękę, więc miałem okazję się z nim poznać i później jakby zasiedzieć jego szeregi. Miałem okazję poznać, ja myślę, że to było bardziej poznawanie ludzi, którzy byli w tym środowisku. Więc miałem okazję trafić jeszcze jak byłem w Pacyfiku, Massimo Potenzana, który byłem zawodowcem, jeden z lepszych, Gregario Marco Pandaniego, dwukrotny mistrz Włoch, zwycięzca etapu na Tour de France. Później został dyrektorem sportowym w drużynie Flaminia Ceramica Flaminia, czyli prokontynentalnej ekipie włoskiej, z którą ja podpisałem swój pierwszy kontrakt zawodowy, więc troszeczkę przez niego, troszeczkę przez Elco, który mi pomógł, troszeczkę przez Piero Bieroniego, który przez wiele lat organizował wiele wyścigów, zapraszał drużyny, pomagał Czesławowi w ogóle organizować i zapraszać drużyny na pierwsze Tour de Pologne, kiedy Tour się stał takim wyścigiem coraz bardziej elitarnym. Więc to jest życie. To są osoby, które stają na twojej drodze, jakieś kontakty, wydarzenia. No czyli można powiedzieć, że miałeś szczęście do ludzi. Wiesz co? Myślę, że tak. Szczęście należy mieć zawsze. Jakiś faktor szczęścia w tym jest, ale ja też bardzo wierzę, że jakoś na to szczęście można wpływać i można sobie je wypracować. Jakby w zależności od tego, jakim jesteś człowiekiem, jak traktujesz innych ludzi, jak nawiążesz z nim kontakty. No i oczywiście tak jak ty funkcjonujesz w swoim życiu, cele, które sobie stawiasz, jak ciężko na to pracujesz i żeby ludzie, których spotykasz, po prostu się na tobie poznali i wiedzieli, że jesteś osobą, której można zaufać, która ma swoje cele i która jest zdeterminowana, zmotywowana, żeby te cele osiągać. No właśnie mi się bardzo podobało, jak słuchałem twojej rozmowy z Tomkiem Smokowskim w Hyde Parku. On nawiązał do twojej książki i powiedział, że tam nie ma żadnego złego słowa o Piotrze Wadeckim, który gdzieś tam pewnie trochę bardziej lub mniej zaszedł ci za skórę i wyszło, że ty jesteś taką osobą, która właśnie źle nie mówi o ludziach. I pytanie, czy ty się tego nauczyłeś w trakcie swojego życia, czy po prostu taki jesteś, taki zawsze byłeś? Wiesz co, ja myślę, że uczymy się całe życie. Jakieś wzorce wynosisz z domu, jakieś wzorce wynosisz ze środowiska, w którym się wychowałeś, ale później jakby jesteśmy taką gąbką, która chłonie wszystkie doświadczenia, które spotykają cię w twoim życiu. I jakby wybierając poszczególne z nich i zachowania ludzi, które ty uważasz za słuszne,
jakby wprowadzasz swoje życie i w ten sposób jakby kreujesz samego siebie i to, jakim ty jesteś człowiekiem, więc trzeba moim zdaniem uważnie iść przez życie, zwracać uwagę na szczegóły i tak naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy życie przeżyć w zgodzie z samym sobą przede wszystkim, ale też z ludźmi, którzy nas otaczają, z ludźmi, z którymi współpracujemy. Oczywiście to jest naturalne, że jednych darzysz większą sympatią, innych mniejszą, z jednymi łatwiej ci jest znaleźć wspólny język, z innymi troszeczkę trudniej, ale jak się chce, to zawsze można znaleźć rozwiązanie i wydaje mi się, że mi osobiście jest po prostu szkoda mojej energii na sytuacje, które sprawiają, że ta energia ci się wypala i z których tak naprawdę nic nie wynosić. Wolę po prostu pójść w drugą stronę, czy przeznaczyć tą energię na działania, które mogą jakoś wpłynąć na moje życie i mogą je zmienić na lepsze. To jest dobra filozofia. Ja też zauważyłem, że od dłuższego czasu nie chce mi się czasem dyskutować z ludźmi, kłócić, wolę po prostu spauzować, bo tak jak powiedziałeś, szkoda jest po prostu na to energii. Czy pamiętasz dzień, w którym dostałeś właśnie propozycję podpisania zawodowego kontraktu? Ty się tego spodziewałeś, czy to tak trochę przyszło znienacka? Wiesz co, było trochę rozmów, trochę dyskusji. Pamiętam, że Elco wtedy mi odradzał, że mówię, stary, poczekaj, jeszcze zostań z nami rok, dłużej, zrobisz lepsze wyniki, pójdziesz jeszcze do lepszej drużyny. Wiesz, ja też, skoro otwiera mi się możliwość tutaj podpisania pierwszego kontraktu zawodowego, fakt, jeszcze byłem wtedy młody, miałem w wieku 21 lat już podpisałem pierwszą, czy na dzisiejsze czasy może już nie jestem taki młody, ale wtedy kontrakty zawodowe się podpisało, jak kończyłeś wiek młodzieżowca, 23-24 lata w ogóle. To wszystko było troszeczkę przesunięte w stronę 30 w porównaniu z dzisiejszymi czasami. Ale też miałem taką obawę, że mówię, wiesz, wszystko się może wydarzyć w kolejnym roku, jakaś kontuzja czy coś, za rok mogę tej szansy nie mieć, a to był mój cel przez całe życie, odkąd byłem dzieciakiem, żeby kiedyś być kolarzem zawodowym, nie? Dla mnie bycie kolarzem zawodowym w drużynach, które ja widziałem, które przyjeżdżały na małopolski wyścig górski typu Legia, Miko, Max, Weltur i tak dalej. Już nie wspominam o Mrozie wtedy, czy CCC, w takiej mniejszej drużynie. To było już mega osiągnięcia. Tutaj miałem okazję podpisać kontrakt z drużyną zagraniczną, włoską, od razu prokontynentalną. Więc do tego się zdecydowałem i taka właśnie była historia podpisania przeze mnie mojego pierwszego kontraktu zawodowego. Łatwo się od razu było zaadoptować do tych zmian, czy na początku byłeś powiedzmy taki trochę nieśmiały, bo wszystko było nowe, nowi koledzy, nowe poważniejsze wyścigi, cała ta otoczka? Było bardzo trudno, powiem szczerze. Tak powiedziałem, troszeczkę inaczej wyglądało kolarstwo 20 lat temu. Jak byłeś młody, to wiesz, za bardzo nie miałeś prawa głosu. Musiałeś się troszeczkę podporządkować. Różnica poziomów to było po prostu niebo a ziemia, jak się to mówi. Więc te pierwsze lata były ciężkie. Może kiedy wracałem do Polski w pierwszym roku, będąc jeszcze tak naprawdę młodzieżowcem, już zdobywałem wicemistrzostwo Polski, więc to już był dobry poziom, ale na tle świata to był, jeszcze byłem daleko za czołówką, więc straciłem wątek jeszcze raz, o czym gadaliśmy. O tym, jak się tam zaadoptowałeś. A, adoptowanie się, tak. Jak bardzo się zmieniła twoja rzeczywistość, w której byłaś. Wiesz co, zmieniła się diametralnie. Diametralnie też jakby o podejście do mnie, bo tak naprawdę byłem wcześniej w drużynie amatorskiej, gdzie wszyscy o ciebie dbają. Dostajesz mieszkanie, dostajesz sprzęt, przychodzi gospodzia, która ci gotuje i tak dalej, a nagle stajesz sam, musisz sobie zadbać o to, żeby sobie ogarnąć jakieś mieszkanie, żeby sobie przygotować jedzenie, żeby zrobić zakupy, żeby trenować. Wiesz, więc wszystkie rzeczy naraz, oprócz tego, że poziom się podnosili do góry o parę levelów.
Więc to jest w sumie ciekawe, to co mówisz, takie... bo dziś mam przerażyć słowo, bo mam właśnie w głowie chyba właśnie rozmowę z Karolem Ostaszewskim, czyli od BG2, kiedy on przyszedł z, no mimo wszystko, lokalnego klubu, warszawski klub kolarski, do JBG2, do zawodowej ekipy UCI, gdzie powiedział, że nagle okazało się, że wiele rzeczy, o które gdzieś tam musiał dbać, robić, nagle były robione za niego, prawda? Miał więcej czasu na to, żeby trenować i regenerować się. A ty teraz przedstawiasz sytuację jakby zgoła na odwrót, że nagle zostałeś sam, jako powiedzmy no, dorosły człowiek już, ale musisz zadbać o wszystkie swoje elementy, nie tylko te kolarskie. Tak, ale zwróć uwagę, że różnica jest taka, że kiedy mieszkasz w swoim kraju, najczęściej w swoim domu i tak dalej, oczywiście masz jeszcze bardziej dopieszczony sprzętowo i tak dalej. Ja nie mówię, że musiałem sobie czyścić rower i tak dalej, to robili mechanicy, ale jakby miałem takie, jeżeli chodzi o takie życie codzienne, musiałem się zderzyć z taką totalną samodzielnością. No tak, będąc daleko od domu, będąc w innym kraju, musząc załatwić wszystkie sprawy życiowe i okołosportowe samodzielnie, wchodząc na poziom ścigania, który był dużo, dużo wyższy. Więc to nie było dla mnie łatwe. A takie, to już było pro conti, prawda? Tak. To już jest jednak etap, w którym startujesz dużo za granicą, w sensie już nie tylko Włochy, ale też chyba tych startów w różnych krajach jest więcej. To nie jest życie na walizkach przede wszystkim już na takim etapie? Wiesz, to na pewno bardziej na walizkach niż jak jesteś jeszcze w drużynie młodzieżowej. No ale taka jest kolej rzeczy. Tak to się zaczęło, kiedy już jesteś zawodowcem, to później tak naprawdę spędzasz większość czasu poza domem, a w szczególności, nie wiem, w przypadku takim jak ja, prawda, czy kolarzy, którzy są z krajów tutaj od Polski na wschód, gdzie warunki atmosferyczne ci nie pozwalają, żebyś tutaj mieszkał i przygotowywał się do sezonu, więc musisz się, jakby przeprowadzenie się do cieplejszego miejsca jest obligatoryjne tutaj w tym przypadku. Więc to nie było łatwe. Jeszcze przy okazji się uczyć języka, komunikacji, załatwianie jakieś tam parę słów i troszeczkę rzeczy po roku mieszkania we Włoszech wiedziałeś, znałeś, ale później też musisz załatwić jakieś sprawy urzędowe, dogadać się. Więc było mnóstwo rzeczy z każdej strony, które musiałeś stawiać czoła i to nie było łatwe. A jak sobie radziłeś z taką tęsknotą, chociażby za rodziną, za przyjaciółmi, no bo to też były czasy, kiedy media internetowe nie były tak dobrze rozwinięte jak teraz. Nie było Facebooka, Instagrama, Skype'a pewnie też jeszcze wtedy nie było. Wiesz co, nie było, ale była poczta, był listonosz, później były SMS-y, później jakoś tam powoli zaczął też wchodzić Skype. Jak sobie radziłem, myślę, że moim jakby główną receptą na radzenie sobie z tymi wszystkimi rzeczami było moje marzenie, był mój cel bycia kolarzem zawodowym, osiągania celów później jako kolarz zawodowy. Jakby to powodowało, że zapominałeś o tym i chciałeś się dla tego swojego marzenia poświęcić i ciężko pracować i wiedziałeś, że po prostu to jest cena, którą musisz zapłacić, jeżeli chcesz osiągnąć sukces. A czym się wtedy Tomasz Marczyński bronił poza wynikami? Było coś jeszcze takiego? No bo teraz powiedzmy mamy kolarzy, którzy osiągają dobre wyniki, ale też oczywiście bardzo istotne jest ich funkcjonowanie w mediach społecznościowych. To jaki mają wizerunek, jak prowadzą swoje kanały na Facebooku, na Instagramie. Tego wtedy nie było. Możemy powiedzieć, że w twoich czasach było zdecydowanie trudniej? Wiesz, to na pewno było inaczej. Tutaj było bardziej ocenianie człowieka przez pryzmat kontaktu, który z nim miałeś, czy przez pryzmat tego, jak podchodzi do swojej pracy, jak pracuje, jak jest poważny w tym i profesjonalny w tym, co robi, jak jest ukierunkowany jakby na cel, do którego podąża, więc bardziej to jakby działało na moją korzyść we współpracy, czy w byciu w jakichś drużynach kolejnych, poprzez amatorskich, później od amatorskich do zawodowych ekip. Jakby to było główną wartością. Ja też nie byłem jakimś nigdy super talentem. Powiedzmy na Polskę byłem miały dobry, mogłem wygrać tutaj mistrzostwa krajowe i tak dalej, ale jakby na świecie, nawet w kategoriach juniorskich, czy tam młodzieżowych, tak jak Michał Kwiatkowski, czy
czy Rafał Majka, czy mieliśmy Gawrońskiego, mieliśmy Bodiego, którzy już w finałach wygrywali, zdobywali medale Mistrzostw Świata. Ja nigdy nie byłem aż tak dużym talentem, więc myślę, że w moim przypadku tutaj bardziej była ciężka praca, systematyczność, no i jakby silna psychika. To były jakby atuty, które sprawiły, że krok po kroku powoli mogłem podnosić swój poziom i dojść do tych najwyższych celów, największych sukcesów po prostu poprzez systematyczność, ciężką pracę. No powiedziałeś o tej silnej psychice i na pewno jest to niesamowicie inspirujące i mi imponuje bardzo to, co powiedziałeś właśnie o tym, że obrałeś jakiś kierunek, miałeś swoje marzenia i robiłeś wszystko, żeby właśnie iść w tym kierunku. Ja chciałem zmienić trochę temat, odejść troszeczkę od kolarstwa. Polska, Wieliczka, potem Włochy, ale jednak nie zagrzałeś miejsca we Włoszech. Twoje miejsce dzisiaj jest nawet nie w Polsce, co chyba bardziej w Hiszpanii. Jak to się stało, że Włochy nie skradły twojego serca? Co takiego dała ci Hiszpania, że skradła twoje serce? Wiesz co, ja myślę, że Włochy skradły moje serce, ale później Hiszpania odbiła Włochy. Więc tak bym to... Odbijany. Tak, odbijany. Ja zawsze byłem zafascynowany, jak słyszałem język włoski na początku, dlatego bardzo chciałem się tego uczyć. Ta kultura w ogóle włoska to dla mnie było, wiesz, coś nowego i coś, co mnie troszeczkę inspirowało też pozasportowo. Więc Włochy były dla mnie i dalej są. Ja mam wciąż mnóstwo bardzo bliskich moich znajomych, przyjaciół we Włoszech. Często się spotykamy, odwiedzają mnie. Ja staram się, no może ja troszeczkę mnie ostatnio odwiedzam, bardziej mnie odwiedzają. Czy to jednak Hiszpania bardziej atrakcyjna dla Włocha niż... Tak, albo nawet Polska. Przy okazji wyścigów moich tutaj się spotykamy. Więc Włochy były dla mnie bardzo ważne. Przeżyłem naprawdę wiele lat, wiele fajnych znajomości, miłości i tak dalej, więc we Włoszech spędziłem ponad 6 lat, chcąc, nie chcąc, w różnych rejonach, troszeczkę w Toskanii, troszeczkę w Lazio i zawsze bardzo miło wracałem, nawet przez ostatnie lata będąc zawodowcem, w mój kalendarz zawsze praktycznie były wpisane od Strade Bianche poprzez Tirreno, Sanremo, pod koniec roku Lombardia, czasami jeszcze coś w trakcie sezonu, więc ja bardzo lubię wracać do Włoch, ale będąc we Włoszech, we włoskiej ekipie, jeżdżąc troszeczkę, startując troszeczkę w ogóle wyścigów w Hiszpanii, czy w krajach właśnie troszeczkę latynoskich, czy Meksyk, gdzie cały czas też jakby włoski był fajny, ale jakby ten język hiszpański, ta kultura latynoska mnie strasznie pociągała. I chciałem się też nauczyć kolejnego języka i akurat tak się stało, że mieszkając we Włoszech przed moją pierwszą Vueltą w 2012 roku pojechałem do Sierra Nevada na zgrupowanie wysokogórskie na 17 dni. No i wiesz, po pierwsze zakochałem się w Granadzie, zakochałem się tam w terenach wokół Sierry do trenowania. No i tak się akurat stało, że tam 5 dni przed moim wyjazdem przyjechał też Nikita Nowikow, mój kolega Rosjanin z drużyny Vacansolei, bo wtedy jeździłem w drużynie Vacansolei DCM. No i w pierwszy dzień jak przyjechał, to umówiliśmy się na piwko wieczorem, no i tak się skończyło, że było jedno piwko, drugie, trzecie, za chwilę wjechał Jagermeister i fantazja nas poniosła. O godzinie pierwszej zamówiliśmy taksówkę i jak już tu jesteśmy, trzeba zobaczyć, jak to miasto nocą żyje. No i zjechałem do Granady i jak byłem zakochany terami do treningu, to miastem się zakochałem jeszcze bardziej. Jeszcze podczas naszego wywodu też poznałem pewną dziewczynę, która później notabene była prawie przez 3 lata moją, byliśmy razem. Więc troszeczkę znowu to jakby wątek emocjonalno-miłosny. No i to też wiesz, jakby te parę takich czynników spowodowały, że ja się zdecydowałem na to, że mówię, jestem dalej młody, ja chcę być kolarzem zawodowym, chcę dalej odnosić sukces, ale chcę dalej poznawać świat, chcę się rozwijać, chcę zmieniać otoczenie, bo wierzę w to, że to będą jakby dla mnie nowe źródła motywacji, inspiracji. No i podjąłem decyzję, że w 2013 roku przeprowadziłem się do Granady. Wspomniałeś o Meksyku, a ja chciałem zapytać cię jeszcze o Loco. Kiedy się pojawiło Loco jako twoja taka jakby ksywka? Wiesz co, to jest kwestia ostatnich lat. Właśnie jak już mieszkałem w Hiszpanii, więc dużo ludzi mówiło mi, że
Estás loco. I tak zaczęli do mnie mówić loco, loco. Więc tak już zostało. Tak zostało. Więc to jest sprawa ostatnich, powiedzmy, 5-6 lat. A jakbyśmy mieli to przetłumaczyć? Wiesz co, loco to jest taki troszeczkę crazy koleś, nie? Zakręcony, szalony. Ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, tak, tak. Jak najbardziej tak. Przygotowując się trochę do tej rozmowy, trafiłem na wpis BeRecycling. On trafił na ciebie tak naprawdę przy okazji swojego bikepackingu właśnie. Gdzieś tam finiszował bikepackingowo w Hiszpanii. Chwilę później była Vuelta. I wspominał właśnie, że był gdzieś tam w okolicy ze swoim objuczonym rowerem. Mimo to znalazłeś dla niego chwilę, zrobiłeś fotkę, ale przede wszystkim to, co skradło jego serce, to to, że na podjazdach były po hiszpańsku napisane różne napisy dopingujące ciebie, więc jakby pokazujące, że ty skradłeś serca lokalnych ludzi, jakby to loco twoje, ty stałeś się jakimś taką lokalną, może nie legendą jeszcze, ale bardzo rozpoznawalną i chyba fajną osobą, z którą się mieszkańcy bardzo chętnie identyfikują. Wiesz co, na pewno tak, okolice tutaj, cała prowincja de Granada, bardzo dużo znajomych. Jestem osobą bardzo towarzyską, więc lubię czasami wychodzić, też poznawać nowych ludzi, nie tylko oczywiście na rowerze poznaję mnóstwo, później przez tych rowerowych znajomych ktoś tam, no i jakby, nie wiem, ludzie troszeczkę, przyznam, że gną troszeczkę do mnie. Pewnie mam pozytywną energię, czy jestem pozytywnie nastawiony do świata, więc ludzie też lubią spędzać ze mną czas i fakt, jeżeli tam Vuelta zjeżdżała w stronę Andaluzji czy okolice Granady i w ogóle południa, bardzo dużo znajomych przyjeżdżało dopingować mnie na trasach, czy to Vuelta Andaluzja, czy Vuelta Espania, czy innych wyścigów, które się rozgrywały na południu. A czy ty na wyścigach na rowerze też byłeś loco? Wiesz co, myślę, że troszeczkę tak, że troszeczkę to była jakby moja zaleta, szczególnie przez ostatnie lata, wiesz, byłem zawodnikiem, który umiał walczyć o swoją pozycję, umiał dobrze ustawić swoich liderów, o nich zadbać, więc dlatego, wiesz, Team Valens chciał mnie mieć przy swoim boku przez wszystkie lata tak naprawdę, kiedy ja byłem w Lotto Soudal. Wiesz, dobrze jeździłem technicznie, dobrze zjeżdżałem, dobrze podjeżdżałem, byłem w miarę uniwersalnym zawodnikiem, ale jak czasami trzeba było zaryzykować, no to jakby nie hamowałem za bardzo. A możemy powiedzieć, że dużo to MTB dało? Wydaje mi się, że tak, że dało. A zdarza ci się czasem wracać na rower górski? Wiesz co, na Góralu nie jeżdżę praktycznie, nie chcę skłamać, 8 lat? Czyli nie mam. Nie mam w ogóle Górala. Sprzedałem rower górski 8 lat temu i ostatnie lata zacząłem się troszeczkę bawić rowerem gravelowym. Ostatnie 2 lata jako zawodowiec, jak byłem się często, jak miałem treningi takie wysiedzeniowe, to zamiast jeździć po szosie, gdzieś zjeżdżałem w bok na rowerze gravelowym. Wspomniałeś tutaj właśnie jeszcze przy okazji Włoch, kiedy miałeś w kalendarzu Stradę Bianche, różne włoskie wyścigi. No Stradę Bianche, no to wiadomo, te białe szutry, to się jakoś tak kojarzy właśnie gravelowo. Z tej perspektywy właśnie swojej zawodowej kariery szosowej, wychodziłeś gdzieś poza 25-28 mm, jeśli chodzi o oponę, czy to raczej to jest to, co wystarcza? A jakby rozbudowując moje pytanie, czy kolarstwo gravelowe, czy gravele, które dzisiaj jakby są takie na fali, to jest moda, czy można jednak spokojnie na tych tam do 30 mm po szutrach polecieć? Ja myślę, że spokojnie, stary. Ja jakby kolarstwo też, jeżeli chodzi o sprzęt, o to, w którym kierunku szliśmy, ja pamiętam, że jak się zapisywałem, to stary, jeździło się na Wittoriach 19-kach, które były węższe niż zajebiście wąskie obręcze, które jak było troszeczkę cieplej, to cięły asfalt jak nóż. I z biegiem czasu zaczęło się iść na coraz szerszych. Powiedzmy pierwsze 10 lat zawodowstwa to było cały czas 21, 23. Ostatnie lata wszyscy się już zaczęli skłaniać ku 25. Ale fakt, takie wyścigi na przykład jak Stradę, ja zawsze jeździłem 28, ostatni rok jechałem na 30. Tutaj bardziej jest problem w szosowym, jaką gumę jesteś w stanie zmieścić do ramy. Mm-hmm.
bo w niektórych rowach nawet 30 nie przechodziły. Nie? Zostawał tam tak minimalny prześwit, a zawsze jakiś kamień czy coś na takim wyścigu jak Stradę, więc maksymalnie jeździłem na 30, ale większość lat Strady jechałem na 28 i to samo jeżeli chodzi o klasyki. Ja nie jeździłem bruków, nie lubiłem ich, ale też typu Roubaix czy Flandria 28-30. A dzisiaj w swoim Rondo Route jaka szerokość opony? W rucie, akurat ruta miałem tutaj sfitowanego na zimowe, śnieżne tereny, więc tutaj mam aż 45. Jak to, jakie w ogóle było pierwsze wrażenie, kiedy przysiadłeś się z szosy na rower gravelowy? W sensie, jak zmieniłeś tą szerokość opony z tych 20 kilku, powiedzmy 30, przysiadłeś się, nie wiem, na 38-42. Jakie było twoje pierwsze odczucie w ogóle, jak zacząłeś tak jechać na takim rowerze, jak zjechałeś z asfaltu? Komfort przede wszystkim, totalnie inny, chociaż ja nie ukrywam, że ja, wiesz, jak nie jeździ na swoim sprzęcie, tylko na klubowym, to ja bardzo często zjeżdżałem szosą, czy na jakieś chodniki, czy jakieś przecinki, ścieżki leśne, szutrowe, w ogóle się tego nie bałem i bardzo często trenując nasze się jeździłem po jakichś drogach szutrowych. A jeśli chodzi o, znowu, chcę jakby tak trochę zestawić, że szosę i gravel, najbardziej taki offroadowy wyścig szosowy w twoim pamięci, bo są takie właśnie, jest Strade Bianche, który jest po szutrach, jest ten wyścig Tobro-Leon też, prawda, są takie wyścigi, które bardzo, bardzo mocno zjeżdżają z asfaltu. Wiesz, to chyba Strade są wyścigiem najbardziej offroadowym ze wszystkich wyścigów. We wszystkich wyścigów szosowych. Jakieś różnice pomiędzy szosą a gravelem? Poza właśnie tym komfortem? Coś byś tutaj wymienił? Coś cię zaskoczyło, jak zmieniłeś rower, jak przesiadłeś się z szosy? Wiesz co straciłeś, a co zyskałeś? Wiesz co straciłem? Na pewno straciłem troszeczkę prędkości, no nie ukrywajmy. Jeżeli chodzi o pozycję, mam mega zbliżoną pozycję na rowerze gravelowym do roweru szosowego, więc ja lubiłem, znaczy w ogóle też na szosie ja zawsze startowałem bardzo agresywną pozycję i w gravelu praktycznie jeżdżę bardzo podobnie do szosy. No tak jak powiedziałem, jakby pierwsza różnica to jest komfort jazdy poza szosą, uniwersalność roweru na pewno. Oczywiście na szosie jak zjeżdżałeś, to się zawsze musiałeś zastanowić, troszeczkę czasami jednak dopasować tą prędkość, a tutaj na gravelu praktycznie też wiele tras XC możesz robić, jak masz dobrą technikę, więc ja się zapuszczam wokół gravelu, tam wokół Sierry w mega techniczne trasy, więc to jest rower, wiesz... Jest mało ludzi, którzy jeżdżą na góralu i jeżdżą po jakichś trasach, po których ja bym jakby za nimi nie był w stanie przejechać na gravelu. A podkreślę też, że z gravela bardzo praktycznie nigdy nie schodzę, bo jeżdżę na pedałach szosowych. A można powiedzieć, że właśnie gravel zaspokoił jakiś twój głód, który pewnie był głodem na jazdę w terenie, kiedy się ścigałeś na szosie? Wiesz co, na pewno w pewnym sensie tak. Ja myślę, że to nawet nie nazwałbym tego głodem za jazdą w terenie, a jakby ochotą za zejściem z szosy i ze zgiełku, który jest na szosie. Czyli jakby troszeczkę takiego odcięcia się i troszeczkę jednocześnie wykonując wysiłek fizyczny odpoczywania, takiego bardziej psychicznego. Czy można powiedzieć, że przestawiłeś się teraz trochę na kolarstwo romantyczne, czy dalej jest miernik mocy, patrzenie na te cyferki, TSS-y i tak dalej, i tak dalej? Stary, ja zawsze byłem chyba kolarzem romantycznym. Oczywiście jak miałem tam w trakcie tygodnia, powiedzmy te 3 treningi, gdzie musiałem spoglądać w moce, robiąc poszczególne ćwiczenia i tak dalej, oczywiście to robiłem, ale... Mając plan treningowy, jakby bardzo mocno go dostosowałem też do siebie, do swojego samopoczucia. Więc ja nie byłem takim kolarzem, który kropka w kropkę robi to, co jest napisane. Więc ja bardziej patrzyłem na swoje odczucia niż na takie jakby stuprocentowe kopiowanie tego, co napisał ci trener. Czyli to, o czym w sumie powiedzieliśmy jeszcze przed naszą rozmową, jak jechaliśmy samochodem, o spontaniczności. Tak, na pewno tak. Ja to uwielbiałem zarówno w trenowaniu, jak i w ściganiu.
napływ na tej spontaniczności jest teraz coraz mniej, jest coraz więcej numerów, jest coraz więcej kalkulacji w dzisiejszym kolarstwie, no ale po prostu sport zawodowy idzie w taką stronę. Też technologia, którą teraz dysponujemy, pozwala nam na to i jakby sprawia, że możemy osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty, więc jakby jest to naturalny proces. Wspomniałeś właśnie o tym, takiej jakby intuicji, jeśli chodzi o trenowanie. Czy to jest coś, co uważasz, że miałeś zawsze w sobie, czy to jest coś, co wyniosłeś właśnie z juniora, z tych czasów młodzieżowych, kiedy tych treningowych jakby niuansów było tak niewiele, nie było, był tylko jedynie chyba co, był pulsometr wtedy tak naprawdę dostępny, nie wiem, czy jakieś inne elementy były. Czy to jest intuicja, którą stamtąd wyniosłeś, czy to jest tak, że ty miałeś zawsze w sobie? Wiesz co, troszeczkę intuicji, na pewno doświadczenie przez te wszystkie lata, też kategorii młodzieżowych. No nie ukrywajmy, ja myślę, że ta intuicja, jeżeli chodzi o kategorie młodzieżowe, to nie tylko jakby w pośród zawodników, ale też trenerzy. Jakby głównie trenowali mieli jakiś swój schemat, który testowali na swoich podopiecznych przez lata, widzieli jaki to przygotowanie działa, jaki nie działa i jakby to była metoda prób i błędów, a nie ukrywam, że błędów też popełniłem bardzo dużo i to szczęście, że na nich się uczyłem, a nie powtarzałem ich kolejny raz, ale wiesz, to jest takie gdybanie, można powiedzieć, że no gdybym miał kogoś, kto mi od razu powiedział, że tego tak nie powinno się robić, to szybciej bym osiągnął pewne wyniki, a z drugiej strony ja myślę, że powinno się, znaczy nie powinno, bo błędy się popełnia i myślę, że wtedy jakby to dociera do ciebie lepiej i tak samo jak błędy, sukcesy, porażki, im więcej poniesie porażek, tym lepiej smakuje sukces, więc jak osiągasz, popełniasz trochę błędów i później z nich wyciągasz wnioski. Ja myślę, że to jest kwestia zawsze balansu, wiedzy, którą masz, twojego samopoczucia i takiego też jakby no, intuicji, tak powiedzieliśmy. Te czasy młodzieżowe, kiedy właśnie one kształtują tak naprawdę człowieka jako osobę, już nie tylko mówimy o kolarstwie, ale wracając właśnie do trenowania, czy dzisiaj juniorom, młodzikom, juniorom młodszym, twoim zdaniem jest łatwiej czy trudniej, jeśli oni są tak naprawdę opętani, może złe słowo, obłożeni wszystkimi urządzeniami pomiarowymi, czyli tak naprawdę wszystko można zmierzyć, wszystko można zamienić na liczby. Czy dzisiejsze kolarstwo z twojej perspektywy, bo jednak jesteś świadkiem jakby tej ewolucji od na przestrzeni tych ostatnich dwóch dekad, jak rozmawialiśmy, czy to kolarstwo dzisiaj jest w pułapce liczb? Wiesz co, myślę, że jest zaklęte w liczbach, a ja nie wiem, czy to jest pułapka. Ciężko jest tutaj porównać, jakbyśmy wzięli sobie zawodnika z dzisiejszych lat i porównali go z zawodnika sprzed dwóch dekad, na pewno różnice byłyby ogromne, jakby tylko te różnice, wiesz, wynikają z wielu rzeczy, bo jest i inny sprzęt, dokładnie, jest inny trening, dokładnie tak, wiele elementów tutaj jakby na to wpływ. Tak, więc jakby zawodnicy, którzy rywalizowali 20 lat temu, mieli między nimi te szanse były wyrównane i zawodnicy, którzy rywalizują teraz, między nimi szanse są wyrównane. Jak myślę, że to jest tutaj kwestia tylko jak umiemy korzystać z wiedzy, którą mamy. Na pewno pozwala ona na dużo wcześniejsze osiąganie maksymalnych swoich parametrów w związku z tym, że no nie ukrywajmy, w tamtych czasach na pewno przynajmniej do końca kategorii junior to tak naprawdę była zabawa, a dopiero później... Na czuja. Tak, a później dopiero zaczynałeś rzeczywiście coś mierzyć, coś badać, coś kontrolować, a teraz jakby ta kontrola jest już od kategorii junior młodszy czy młodzik, dzieciaki jeżdżą z pomiarem mocy, mają swoich trenerów, te wszystkie faktory, czy połączenie treningu, wypoczynku, diety, całych przygotowań, po prostu to jest przesunięte o kilka lat do przodu i dlatego jakby osiąganie przez organizmy teraźniejszych, obecnych zawodników tych swoich maksymalnych osiągów jest przesunięte o kilka lat też do przodu. Ale czy idąc tym tropem, co powiedziałeś właśnie o przesunięciu do przodu, nie powoduje to też sytuacji, że zawodnicy będą się szybciej wypalać? Ja myślę, że powoduje i tak się dzieje. Ja też troszeczkę obserwuję kolarstwo, też mam stały kontakt ze swoim trenerem i widzę, jak dużo kolarzy zawodowych kończy, nawet moich bliskich znajomych. Kończy w wieku 25,
27 lat. Dużo przed 30, prawda? Tak, kiedy ty tą karierę sportową skończyłeś 10 lat później, prawda? Tak, gdzie w moim czasie, ja przeszedłem wcześniej, 23-5 lat to były czasy, kiedy się przechodziło na zawodowstwo i zaczynało się tak naprawdę jeździć, więc na pewno tak, ta większa kontrola, myślę, że jednak generuje większy poziom stresu i większy poziom takiego napięcia wśród młodych zawodników. Zabiera to taką frajdę z jazdy? Moim zdaniem tak. Mhm. Moim zdaniem tak. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, jest ciężko jeździć spontanicznie i rywalizować tak naprawdę z wiedzą i z technologią. Więc jeżeli chcesz osiągać sukces, tak mówię, ja też byłem zwolennikiem, dni, kiedy mogłem sobie pozwolić na takie luźniejsze trenowanie, trenowałem, ale jednak dni, kiedy musiałem wykonać swoją pracę na danych watach, z danym czasem, na danej kadencji, po prostu to robiłem, bo jeżeli chcesz być, rywalizować z czołówką, musisz trenować i prowadzić się tak czołówka. A jak spojrzeć na tamte czasy i na czasy obecne, dużo większa jest teraz konkurencja? Tych, którzy ubiegają się właśnie o zawodowe kontrakty? Kiedyś było łatwiej, czy nie można tak tego porównać? Wiesz co, moim zdaniem kiedyś było trudniej. Mhm. Argument jest taki, że kiedyś było dużo więcej osób, które próbowały i które chciały tam dojść. Jak sobie teraz spojrzymy, ja też mam kontakt właśnie z trenerem Klękiem, z Krakusem. Nie oszukujmy się, jest coraz mniej dzieciaków, którzy chcą się męczyć. Jest komputer, jest internet, jest komórka, są inne zajęcia, inne zajawki, które łapią dzieciaki. No nie ukrywajmy, kolarstwo to jest bardzo ciężki sport. Mieliśmy zaraz, dwa tygodnie temu mieliśmy rozmowę z Kasią Burek, mistrzynią Polski w enduro i downhillu akurat, która równolegle jest nauczycielką WF-u i powiedziała, mam to w głowie do dzisiaj, powiedziała, że tak jak 20 lat temu powiedzmy, mieliśmy 2-3 osoby takie no, nie do końca wydarzone w klasie, które nie do końca sobie radziły na WF-ie, to dzisiaj te 2-3 osoby to są jedyne, które potrafią coś zrobić w ramach klasy, nie? Więc to pokazuje jak ta, jak się zmienia społeczeństwo jakby i jak ta młodzież niestety no, wykonuje pewien regres. Tak, dokładnie tak, więc ja myślę, że te osoby, które są, czyli dzieciaki, ta młodzież, która aspiruje do tego, żeby być zawodowcem, oni jakbyśmy sobie porównali, wzięli te osoby, które tam były powiedzmy 20 lat temu, są na wyższym poziomie sportowym, ale jest ich myślę dużo mniej dzieciaków. Ja myślę, że kolarstwo się bardzo rozwinęło, się kolarstwo amatorskie, czyli taki kolarstwo, czy moda na zdrowy tryb życia, na uprawianie sportu wśród osób świadomych, które zdają sobie sprawę, że jednak to może być sposób na to, żeby się lepiej czuć, żeby przedłużyć swoją młodość. Ale jednak ta moda wśród najmłodszych, wśród dzieciaków i zainteresowanie kolarstwem jako sportem jest mniejsze niż kilkanaście lat temu. Jak spojrzymy w kolarstwie górskim chociażby na kategorię U23 i elitę, no to można powiedzieć, że te wyścigi są dosyć kameralne. Czy jak odniesiemy to do szosy, to też możemy odnieść takie wrażenie? Wydaje mi się, że tak powiedziałem, ta granica się przesunęła bardzo do przodu i teraz masz już, wiesz, teraz łatwo wszystko można zmierzyć, zbadać. Tak, tak. Więc jak sobie weźmiesz teraz właśnie zawodników z kategorii junior czy młodzieżowiec, to niektórzy w juniorach, a niektórzy młodzieżowcy już są na poziomie kolarza zawodowego z ekipy World Tour. Tylko bardziej mi chodzi na przykład właśnie o taki aspekt materialny, że gdzieś powiedzmy kończy się to wsparcie chociażby ze strony rodziców, trzeba gdzieś podjąć decyzję, albo idę do pracy, albo idę właśnie w to kolarstwo, nie ma sponsorów, no i gdzieś duża część zawodników kończy swoją przygodę z tym sportem. Mamy chociażby tutaj, przywołam historię jakby z zeszłego roku z Mazowszem, Serce Polski, gdzie mieliśmy właśnie taką drużynę development, wielu zawodników U23 i tak naprawdę to się w połowie sezonu rozsypało, były chyba tylko jeden czy dwa starty zagraniczne. Więc pytanie, czy tym zawodnikom U23, tak jak mówisz, mimo tego, że ich jest mniej dzisiaj, porównując to powiedzmy te kilkanaście lat temu, czy łatwiej się jest wybić, czy jednak nadal ta konkurencja na już globalnym rynku, czy chociażby europejskim, szosowym jest duża i przebić się jest też nadal trudno. Wiesz co, myślę, że akurat ten aspekt jest podobny, jak to było kilkanaście lat temu. Po prostu
trzeba zaryzykować, nie? Trzeba zaryzykować, postawić wszystko na jedną kartę i ja też nie ukrywam, ja tak naprawdę po juniorze miałem jakieś tam sukcesy, miałem, wtedy się nazywało, nie wiem, czy to dalej istnieje, międzynarodową klasę mistrzowską, więc na uczelnie sportowe typu AWF miałem wolny wstęp, poszedłem na AWF, zacząłem studia. Jakby trafiła się tutaj opcja wyjazdu do Hiszpanii, gdzie tak naprawdę tylko za to, że dostawałem rower, mieszkanie i raz w tygodniu mi przywozili jedzenie. I 10 euro na to, żebym sobie kupił jedną bagietkę codziennie rano świeżą na śniadanie. Więc wiesz, ja to był moment, w którym musiałeś sobie zadać pytanie, czy chcesz postawić wszystko na to, żeby podążać za swoimi marzeniami, czy jednak się będziesz zastanawiał. Prawda? Czy trzeba trochę odwagi mieć w sobie. Na pewno, trzeba mieć troszeczkę odwagi, więc to jest kwestia podjęcia decyzji ważnych, w ważnym momencie. Wtedy, jakby w moim przypadku tutaj było kwestia wykształcenia, czy nauki i kwestia sportu. Ja wtedy stwierdziłem, że na studia zawsze mogę wrócić, ale jak teraz nie spróbuję w tym wieku, jak nie postawię wszystkiego na jedną kartę, to za 2 czy za 3 lata nie będę mógł spróbować. Drugiej tej szansy nie będzie, prawda? Nie będzie. I wiesz, oczywiście moi rodzice byli bardzo przeciwni tej decyzji, ale ja dostałem taką informację. 2 dni później byłem spakowany i ruszałem autobusem w stronę Saragosy, 50 godzin w stronę Hiszpanii, więc na pewno nie jest łatwo. Na pewno nie jest łatwo się wybić nikomu. Konkurencja jest zawsze bardzo duża, no ale trzeba spróbować się poświęcić. A jakbyś miał coś poradzić młodszym kolegom, młodszym kolarzom, poza taką właśnie wiarą w siebie, nierezygnowaniem, dążeniem do celu, co by to było? Wiesz co ja bym mógł poradzić? Te rzeczy, które wymieniłeś, to jest moim zdaniem baza wszystkiego. Jak nie masz wiary w siebie, jak nie stawiasz sobie jasno celów, nie jesteś wystarczająco zdeterminowany, no to niczego nie osiągniesz, ale to mi się wydaje, że to się nie tyczy tylko sportu, ale w ogóle wszystkich aspektów życia. Więc to jest baza, jak to masz i to rzeczywiście jest twoim marzeniem, to zrobisz wszystko, stary, wszystko. Ja kiedyś, teraz to się oczywiście później z biegiem lat się zmienia, ja byłem stary zginąć dla idei kolarstwa. Mhm. A coś byś zmienił, jakbyś tak cofnął się w czasie? Wiesz co, nie zmieniłbym nic. Jeżeli bym spojrzał na to pytanie ze względu na to, czy mógłbym osiągnąć lepsze wyniki w szybszym czasie, podjąć lepsze decyzje, być lepszym zawodowcem, zarobić więcej pieniędzy, podpisać lepsze kontrakty, na pewno tych zmian wprowadziłbym sporo, ale wiem, że te sytuacje, które sprawiły, że może to się opóźniło, czy że aż nie zaszedłem tak daleko, nauczyły mnie tyle, czy dały mi tyle takie wewnętrzne siły, tak ukształtowały mój charakter i przygotowały mnie do w ogóle do życia jeszcze w trakcie bycia zawodowym sportowcem, jak i do tego życia, które jest teraz po karierze sportowca, że gdybym mógł świadomie wybierać, to bym nie zmienił nic, bo te sytuacje, które były ciężkie, przykre, na które musiałem poświęcić więcej czasu, sprawiły, że jakby ukształtowałem swój charakter i stałem się jeszcze silniejszym człowiekiem, więc może sportowo osiągnąłem mniej, ale wydaje mi się, że życiowo i jeżeli chodzi o takie wartości życiowe jako człowiek, jak najbardziej na plus, a dla mnie to jest chyba ważniejsze niż tam wygrać jednego wyścigu więcej. Super. Paweł przed momentem przywołał rozmowę z Kasią Burek, nauczycielką wychowania fizycznego. Oprócz tego oczywiście, że jest mistrzynią w enduro i w downhillu. Czy ty masz jakiś kontakt ze swoją nauczycielką wychowania fizycznego, od której można powiedzieć, to wszystko się zaczęło? Czy ona wie, jaką karierę zrobiłeś, że poszedłeś w to kolarstwo? Czy w ogóle dopingowałaś na tamtym etapie właśnie swoim kolarską zajawką, startami? Bo często, pamiętasz to? Bo często gdzieś widzę takie reportaże, wspominkowe o zawodnikach, nawet widziałem wczoraj z Bartoszem Zmarzlikiem z 2001 roku, jakiś jego pierwszy trener, od którego właśnie się zaczęło. Fajnie widać tę relację, fajnie widać te wspomnienia sprzed tylu lat, stąd właśnie moje pytanie. Wiesz co, jeżeli chodzi o mojego pierwszego trenera, oczywiście mam kontakt, jeżeli chodzi o moją pani Danuta Nębicka, moja wychowawczyni,
Przez jakiś czas mieliśmy kontakt, ona wiem, że zawsze mnie wspierała, bo później nauczycielki inne, które były koleżankami mojej mamy, przychodziły i tak dalej. Parę lat temu, już ponad 10 lat temu też odwiedziłem podstawówkę, więc też mieliśmy okazję się spotkać. Zaprosiłem też ją na premierę mojej książki, niestety nie dotarła, więc jakby troszeczkę te ostatnie lata nasz kontakt się urwał i rozmył, ale nie, bez wątpienia była to osoba, która była bardzo ważna, jakby szczególnie na tym pierwszym etapie, do tego, żeby tą pasję do roweru rozwijać. To już tak na marginesie, to właśnie jest bardzo fajne i bardzo ważne, że są tacy nauczyciele, którzy właśnie potrafią w młodych ludziach, w uczniach zaszczepić to ziarnko pasji i potem właśnie wyrastają takie talenty i zawodowi sportowcy. Takie talenty, które jako chyba jedyna w historii osoba wygrała dwa etapy na Vuelcie? Chyba nie było to drugiego kolarza, który na jednej Vuelcie wygrał dwa etapy. Polskiego nie. Tomek, to był twój największy sukces sportowy? Wiesz co, wydaje mi się, że sportowo tak. Jednak zwycięstwo World Tourowskie jest ważne. Zwycięstwo World Tour na dużym turze jest ważne, a dwa zwycięstwa World Tour na dużym turze są jeszcze ważniejsze. Bo co też takie zwycięstwa na twoim koncie, jak chociażby Mistrzostwa Polski w 2007 roku chyba na szosie w Polsce, gdzie można powiedzieć zaskoczyłeś wszystkich. Nie? Było typowanie na wiele innych nazwisk, a tu nagle wyskakuje Tomek Marczyński i wygrywa. To też jest takie zwycięstwo, które pamiętasz szczególnie? Czy to raczej zapisało się w historii kolarstwa polskiego jako szczególne zwycięstwo, bo zaskoczyłeś wiele osób? Wiesz co, nie wiem, czy zaskoczyłem. Rok wcześniej byłem drugi, jako pierwszoroczny zawodowiec jeszcze z młodzieżowcem, więc rok wcześniej, mimo tego, że byłem praktycznie sam przeciwko drużynom polskim CCC, Intel, Action, gdzie mieli kilkunastu zawodników, udało mi się być już wicemistrzem Polski, więc dla mnie to była czysta formalność, że za rok przyjeżdżam i to wygrywam, mimo tego, że startują dalej te same drużyny. Rozegranie dobrze wyścigu taktycznie, przede wszystkim w pierwszej fazie. No i później jakby wykończenie. Mój tok przygotowań, pamiętam, był bardzo podobny do roku poprzedniego. Start w Route du Sud, bardzo ciężkiej etapówce we Francji. Gippingiem w Szwajcarii, później przyjeżdżałem do Polski, więc ja nie byłem zaskoczony, że wygrałem wtedy. Reszta? Nie wiem, może. Jeszcze raz chciałem wrócić do tej Vuelty, do tej podwójnego zwycięstwa. To był 2017 rok chyba. Cztery lata później kończysz karierę sportową, zawodową. Czy to był już ten moment w 17, kiedy zaczęło ci świecić w głowie, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, czy raczej decyzja o zakończeniu kariery sportowej przyszła później? Wiesz co, myślę, że 2017 i ta Vuelta była dla mnie osobiście takim jakby postawieniem kropki nad i takim spełnieniem się jako zawodowy kolarz, bo podczas swojej sportowej kariery wygrałem dużo ważnych wyścigów, ale troszeczkę brakowało mi, tak czułem, że brakowało mi takiego spektakularnego zwycięstwa na jednym z największych wyścigów na świecie. I to też jakby było takie moje marzenie od dzieciaka, wygrać etap na jakimś wielkim turze, to było dla mnie po prostu top of the top. Twoi idole wygrywali, chciałeś być jak idol, prawda? Chciałem być jak idol, wygrałem jeden etap, ale... Pamiętasz cały czas przebieg tej rywalizacji? Tak, pamiętam przebieg rywalizacji. Pierwsza godzina na etapie do Zagłębia to była mega walka o odjazd, mieliśmy się zabierać, powiem szczerze, miałem troszeczkę wyjebkę, mówię, pierwsze pół godziny, 40 minut, nie skaczę, bo i tak nie pójdzie żaden odjazd. Nawet tam pamiętam, że Bart de Klerk tam później podjechał do mnie, mój teammate. Mówi, no miałeś ten, że wiesz, że troszeczkę tam miałeś się zabierać. Ja mówię, spokojnie, wiem, kiedy się mam zabierać. I później, wiesz, wjeżdżaliśmy w takie miasteczko, nawet jeden byłem z jednych pierwszych, który zaatakował, bo wiedziałem, że jest techniczny
techniczny przejazd, że na pewno zrobią się dziury po tych zakrętach i że tam będzie troszeczkę ładniej, łatwiej odjechać za miasteczkiem, że zaczynał się pierwszy podjazd etapu. Więc tak się potoczył sama historia odjazdu od peletonu. Na początku była mega duża grupa, chyba około 30 osób, później ona się troszeczkę redukowała. Ta przewaga nigdy nie była duża, więc tak naprawdę wszyscy myśleli, że nie dojdziemy. Mój dobry znajomy Lulu, czyli Luis Leon, też był z nami w tej ucieczce i mówi, jak już peleton nas dochodził na ostatnim podjeździe, tam poniżej minuty, to wiesz, jeszcze wjeżdżaliśmy w odgórę, mówię, nie, odpuszczam stary, to i tak nigdzie nie dojedziemy. I mówi, właśnie później byliśmy w tym samym hotelu jeszcze po tym. Ja mówię, widzisz, mogłeś siedzieć na kole, miałbyś szansę wygrania etapu, a tak wiesz, odpuścił, później jeszcze próbował odskakiwać i rzeczywiście był chyba jeszcze czwarty na tym etapie, czy piąty, ale to już było za późno, więc jechaliśmy w miarę równo, więc tych sił dosyć jeszcze wystarczyło na ten finałowy podjazd, był bardzo sztywny, pamiętam. Tam został Polian, Enric Mas, zostaliśmy we trójkę. Jeszcze przejechałem pierwszy przez górską premię, zaczęliśmy zjeżdżać. Polian troszeczkę został, później doszedł do nas na zjeździe i mieliśmy dosłownie peleton na 7 sekund, znaczy tą pierwszą część peletonu, bo tam Contador zaczął atakować. I właśnie jechał wtedy tam jeszcze Luis Leon, dojechał, ale Astana go zatrzymała, żeby czekał wtedy chyba na Aru. No i został, poczekał, a ja mówię, nie, ciśniemy teraz dalej na maksa, zobaczymy, czy się uda. No i ta przewaga zaczęła się robić znowu coraz większa, 20 parę sekund, 25, 30, do mety coraz bliżej, no i dojechaliśmy. A jak wiesz, zarówno Poliana znałem, Masa znałem, wiedziałem, że to są dobrzy zawodnicy, ale że jakby moja eksplozywna moc, czyli wiesz, maksymalne moce, które jestem generować w krótkim czasie na finiszu, jest mała szansa, żebym mógł tego nie wygrać. Więc chciałem tylko dobrze wyczekać do samego końca, nie spóźnić nic i wierzyłem, że to będzie moje pierwsze zwycięstwo na dużym turze. A jeśli chodzi o to drugie zwycięstwo, to było tak, że to był spontan, czy to było tak w zasadzie, że takie niedowierzanie, że kurczę, zaraz wygram drugi etap? Wiesz co? Jakie myśli wtedy się działy w tobie? Wiesz co? W ogóle cały dzień, ja tak mówię, ja jestem, bardzo wierzę w ogóle w moc podświadomości i jakby w nasz umysł, to co sobie kreujemy i tak dalej. To był też wyjątkowy dzień. Zaczyna się w ogóle w Motril, czyli u mnie w domu. Tak naprawdę to jest pierwsza miejscowość, jak zjeżdżasz z Granady w stronę wybrzeża, do której docierasz. Na starcie byli wszyscy moi przyjaciele z dzieciakami. Oczywiście była też telewizja tamta lokalna. Wywiad z nimi. Jest, do dzisiaj gdzieś te nagrania mam. Jak mi tam dopingują, pytam się, kto wygra, to że ja wygram dzisiaj. No i później akurat się stało tak, stary, że gość, który był montażystą w tej telewizji, mieszkał na tym samym osiedlu, w tym samym budynku, na tym samym piętrze, drzwi naprzeciwko moich. Piękna historia. Więc później wywiad ze mną, no że tutaj, że zaskoczyłem, że mnóstwo kibiców z Granady, co planuję, mówię, że dzisiaj jest etap bardzo ciekawy, pod moją charakterystykę, że rzeczywiście będę próbował, że wygrałem jeden, to dlaczego mam nie wygrać dwóch etapów? I fakt, jak w Sagunto pierwsze tam skoki troszeczkę odpuszczałem, to tutaj dosyć często atakowałem, znałem idealnie całą pierwsze 70 km całej trasy, cały czas wzdłuż wybrzeża, więc było mnóstwo ataków. Ja też troszeczkę próbowałem, troszeczkę szastałem tymi siłami, ale dojechaliśmy w końcu do Nerchy. Tam było trochę rond przez miasto. Pamiętam, Adam Hansen jeszcze był. I mówię, żeby troszeczkę puścił koło w jednym rondzie, żeby się zrobiła przerwa. Przerwa się zrobiła, się uformowała nasza grupka. Ja, wiesz, byłem w odjeździe, mówię, tranquilidad, spokojnie, nie masz nic do stracenia, możesz jedynie wygrać drugi etap, a jak nie wygrasz drugiego etapu, jesteś znowu z przodu w ucieczce, na pewno będziesz blisko, zobaczymy jak się ułoży. I wiesz, zrobiliśmy dużą przewagę, więc po pewnym czasie było wiadomo, że odjazd dojedzie do mety. Byli dobrzy zawodnicy, najbardziej się obawiałem Rojasa, Omara Fraile. Ale chciałem też pojechać bardzo agresywnie i troszeczkę zrobić, wiesz, też na ostatnim podjeździe, powiedzmy, show, ale też
wszystko albo nic. Bo powiedziałem, jeden etap mam wygrany, spróbuję wygrać etap solo, atakując dosyć daleko do mety, więc zaczęły się pierwsze skoki, zaczęła się robić coraz więcej selekcji, zostało nas może 5 czy 6 wtedy. No i tak naprawdę czułem się dobrze. Tak naprawdę nawet nie mój atak to był po prostu zrzucenie dwóch ząbków niżej i dokręcenie, jak się zrobiła minimalna przerwa, jak po prostu koledzy się na siebie popatrzyli. W ten sposób zrobiłem, nie zaatakowałem bardzo, zaatakowałem może z 3,5 km do szczytu i na tym dystansie udało mi się wypracować prawie minutową przewagę, 50 parę sekund przed zjazdem. Fakt, ostatni kilometr cały czas szedłem na pograniczu swoich parametrów i wiedziałem, że nie mogę tak za bardzo szastać siłami, ale też wiedziałem, że to jest moja pierwsza meta, bo później jest zjazd, który jest dosyć techniczny, na którym na pewno nie stracę. Później kilka przewyższeń, które musiałem tylko przecierpieć. Pamiętam, że każde z nich jechałem prawie na 500 W. To były krótkie wysiłki, ale byłem już też na pograniczu praktycznie takiego uczucia, kiedy już cię łapie skurcz, więc też nie możesz jakby za bardzo szastać tymi siłami. Wypalone zapałki. Tak, więc wszystko było spoko do momentu, jak byłem na 2,5 km do mety, gdzie nagle słyszę, że wiesz, byłem spokojny, a nagle, że słyszę, że jest, że 20 sekund tylko jest przewagi, nie? A po ostatnim momencie się troszeczkę cały czas znosił do góry. Okazało się, że wiesz, mój dyrektor też źle usłyszał, 20 sekund było przewagi między Frumim, który miał kraksę, a grupą Nibaliego. A co cię zmotywowało przypadkiem? Tak, to mnie zmotywowało, ale wiesz, pamiętam, że 500 metrów do mety spróbowałem wstać i musiałem od razu usiąść, bo już mnie łapały skurcze. Ale jednak się okazało później, że ta przewaga była prawie cały czas, prawie minutę. No i wiesz, ostatnie metry mogłem się już cieszyć. W ogóle jeszcze taki zbieg okoliczności, że moje znajome akurat w Antekerze w ten weekend pojechały na imprezę, były na mecie, czekały na mnie i ty wiesz. Więc to było przeznaczenie. Ten etap miałem wygrać, miałem go wygrać samotnie i jakby później mówi, że no, że zapowiedział, że wygra etap i tak zrobił i tak dalej. Więc jakby takie ułożenie sobie już całego dnia jeszcze przed momentem startu w głowie. Słowny chłopak. Tak. A często wracasz do tych momentów wspomnieniami? Zdarzało ci się nakręcać przed innymi wyścigami, właśnie przypominając sobie te sukcesy na Vuelcie? Wiesz co, powiem ci, że w ogóle ostatnio wróciłem do tych jakiś, nie wiem, 2-3 miesiąc temu, półtorej miesiąca temu sobie zacząłem przeglądać, bo sobie jakieś tam reel z tego zrobiłem na Instagrama. To był chyba pierwszy raz, kiedy oglądałem swoje etapy. Tak naprawdę w całości nie obejrzałem powtórki żadnego z etapów, które wygrałem, tylko jakby te ostatnie kilometry. Ale mam wrażenie, że nie musisz oglądać, bo chyba wszystko pamiętasz dokładnie. No tutaj postanowiłem, powiedziałeś cały etap jeden po drugim, to co się wydarzyło. Tak, Wiele takich wyścigów swoich pamiętasz, czy tylko te zwycięskie, nazwijmy to? Wiesz, to sporo wyścigów pamiętam, niektóre sprzed bardzo dawna. Mhm. No właśnie, bo w kontekście nawet czasów juniorskich opowiadałeś nam właśnie o różnych sytuacjach na początku tej rozmowy. Więc tak, rzeczywiście tak. No, masz no, świetną pamięć. Dużo emocji i dużo dobrej energii ci to daje. Daje mi to dużo energii, tak, pamiętam dokładnie. To, tak jak mówisz, to takie momenty dla ciebie ważne, te pierwsze mistrzostwa w juniorach młodszych, które pamiętam, które wygrałem. Więc wiedziałem, że zaplanowałem sobie, wtedy mieliśmy Pacyfik Toruń, jeszcze było tak, że był Pacyfik Toruń, był Szkoła Mistrzostwa Sportowego Toruń, więc oni nie startowali jedną ekipą, tylko dwie ekipy, które jechały razem, więc ja wiedziałem, że w odjeździe musi być ktoś z Pacyfika Toruń, musi być ktoś z Kalisza, bo to była i akurat tak jakby rozegrałem to taktycznie, że w najważniejszym momencie zabrałem się odjazd właśnie z zawodnikami z tych dwóch drużyn, wiedziałem, że ich koledzy będą kontrolować, a mi pozostaje tylko po prostu ogranie ich na ostatnich metrach, więc jakby tutaj takie taktyczne rozgrywanie wyścigu, troszeczkę takiego przewidywania, intuicji, wydaje mi się, że zawsze było moją bardzo mocną stroną. Wspomniałeś, Tomek, o takim kolarskim spełnieniu. Nie było takiego dnia, takiej chwili, kiedy stwierdziłeś, a można było jednak się jeszcze trochę pościgać? Wiesz co, nie mam ani sekundy takiej myśli. A dalej podtrzymujesz to, że już nigdy nie staniesz na linii startu? Na pewno tak. Na pewno nie stanie na linii startu, na pewno się nie będę ścigał z kolarzami amatorami, tak jak to robi
część zawodowców, moim zdaniem, jakoś niewyżytych czy niespełnionych najprawdopodobniej. Mm-hmm. Nie rozumiem w ogóle tego. Bo przed chwilą na przykład wspomniałeś Nibaliego, który przed kilkoma dniami ukończył Cape Epic. Nie chodzi ci to po głowie, że może kiedyś... Wrócić do korzeni, do roweru górskiego właśnie. Jako takie wyzwanie. Być może, mówię, że o wyścigach szosowych w tym, w czym się specjalizowałem. Nie mówię, że na przykład Cape Epic jest zajebistym wydarzeniem i bardziej pojechać go... żeby zobaczyć, jak to jest, niż sama chęć rywalizacji czy wygrywania. Czyli doświadczenie, a nie wynik sportowy. A nie udowadnianie kogoś komuś. Mhm. Bardziej pod tym kątem, tak. Wróćmy znowu do tego kończenia kariery. Jakby. Mhm. Ten 2017 rok, sierpień, Vuelta, to jest ta kropka na D, jak powiedziałeś, mhm. i wtedy zaczyna jakby dojrzewać w tobie myśl o zakończeniu kariery? Czy to jest tak, że... Nie. Wtedy zaczynam czuć się spokojniej, pewniej, jakby czuję się spełniony i zaczynam po prostu czerpać z kolarstwa coraz większą radość. Jakby moje ambicje są bardziej zaspokojone. Już nic nie musisz, się, tak? Jakby tak, w tym sensie. Wszystko mogę. Koncentruję się bardziej na swojej pracy, na tym, żeby kierować drużyną, bo tak naprawdę jak jeździliśmy wszystkie Ardeny i tak dalej, Venice był najczęściej liderem, ale jakbym byłem człowiekiem, który kierował całą drużyną, to dla mnie była bardzo taka odpowiedzialna funkcja, ale która jednocześnie sprawiała, że ja się czułem doceniony i jakby na tym się później już koncentrowałem. Oczywiście kiedyś też jak próbowałem na niektórych wyścigach atakować i tak dalej, po Vuelcie nie wygrałem już ani jednego wyścigu do samego końca swojej kariery, ale jakby skupiałem się, jakby moje cele, moje role też w drużynie były troszeczkę już inne, więc wtedy czułem, że czerpię z tego kolarstwa taką radość bez takiego faktora jakby stresu, czy z tyłu głowy nie miałem już takiego przeświadczenia, że jeszcze coś muszę pokazać, czy komuś coś muszę udowodnić, ale na pewno nie. Myślę, że kwestia zakończenia kariery to jest ostatni moment, kiedy wjechał koronawirus, pandemia i tak dalej. No właśnie, pomógł ci COVID w cudzysłowie zakończyć karierę? Wiesz co, pomógł mi, bo też zachorowałem, później się kiepsko czułem i ostatni rok już był dla mnie taki słabszy. Też muszę przyznać, że z biegiem lat zaczynasz coraz bardziej myśleć o tym, jak wiesz, że został ci rok do końca kariery, że troszeczkę mniej już ryzykujesz, bo wiesz, że tak naprawdę już nie masz nic wiele do stracenia właśnie, jest i możesz stronę. Dużo stracić. Bjork, Tour de Pologne, jakby też takie sytuacje, kiedy ginie twój kolega praktycznie na twoich oczach też sprawiają, że zaczynasz troszeczkę bardziej myśleć nad tym, co się dzieje w peletonie, nad tym, co ty robisz, nad tym, co robią inni. A moim zdaniem, kiedy tak się dzieje, a twoja funkcja była taka, że właśnie ty byłeś zawodnikiem, który musiał być zawsze z przodu, przeciągać, rozpychać i tak dalej. I kiedy zaczynasz mieć pewne ograniczenia, to ta praca nie jest wykonana w 100%, więc ja nie chciałem w ten sposób dalej się ścigać. Też jakby w stosunku do mojego pracodawcy, ktoś liczy na coś, a ty już wiesz, że chociaż tak doceniał to, co robiłeś, bo wiedział, że robiłeś to na 100% swoich umiejętności, możliwości i na ten moment mogłeś tyle zrobić, ale jakby to były dla mnie sygnały, że chcę zakończyć swoją karierę, wciąż lubiłem jeździć na rowerze, nie chciałem dojść do takiego punktu, do którego dochodzi bardzo duża część kolarzy zawodowych, że nie mają nowego pomysłu na życie, więc mówią, a podpiszę jeszcze rok, pojeżdżę jeszcze rok, już w ogóle nie są przekonani do tego, żeby dalej jeździć, żeby się dalej ścigać. Praktycznie niektórzy w ogóle nie mają z tego fanu, robią to tylko albo dla zarobienia jeszcze pieniędzy przez rok, albo dlatego po prostu, że nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, jeśli nie będą jeździć na rowerze. Więc jakby to były bardziej czynniki, które skłoniły mnie do tego, żeby swoją karierę zacząć. Miałem bardzo dużą ochotę zacząć totalnie nowy rozdział w swoim życiu, z mniejszymi ograniczeniami, jeszcze bardziej spontaniczny,
i myślę, że to był po prostu perfekcyjny moment. A możemy powiedzieć, że ten okres właśnie po zwycięstwach etapowych na Vuelcie to był taki najlepszy czas w twojej kolarskiej karierze? Kiedy już nic nie musisz, a wszystko możesz. Tak, podkreśliłeś myślę, że to tą był radość czas, z jazdy. Kiedy najbardziej, wiesz, wiedziałem, co robię, jak to mam robić. Wiedziałem, że osiągnąłem już, tak naprawdę osiągnąłem więcej niż sobie zakładałem, jak byłem dzieciakiem. To nie znaczy, że wiesz, że spoczywasz później na laurach, ale później, tak ci mówię, skupiałem się na swojej drużynie. Ostatnie tam powiedzmy 2 lata też widziałem, że po prostu młodzież bardzo mocno wchodzi, że poziom jest bardzo wysoki, że ja też potrzebuję, może mój poziom nie spada, jest na cały czas, jestem na tym samym levelu, ale troszeczkę więcej czasu potrzebuję na regenerację, przede wszystkim podczas wyścigów etapowych i tak dalej, więc to były te wszystkie czynniki, które stwierdziły, że chcę skończyć. Zawsze też swoją karierę chciałem skończyć w momencie, ja chciałem o tym zdecydować, nie jakaś kontuzja, nie brak kontraktu. Tak naprawdę dostałem jeszcze propozycję rocznego kontraktu z drużyny Lotto Soudal, w której jeździłem, ale stwierdziłem, że nie, że to jest ten czas, że to jest decyzja, którą ja podejmuję, że to nie jest decyzja wymuszona. I zawsze chciałem skończyć karierę na topowym poziomie i nie chciałem robić tak, jak też duża część zawodników robi, że schodzą z poziomu, schodzą do ligi niżej, schodzą do ligi niżej i jest czyli dużo de facto degradacja po prostu następuje. Że z poziomu bycia wielkim mistrzem kończysz jako przeciętny kolarz. Gorzej też możesz być wtedy zapamiętany. Znaczy może nawet nie możesz, tylko jesteś. No, bez powodu tutaj cytowałem, prawda, perfect, czyli trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, prawda, więc ty doskonale o tym wiedziałeś i znałeś ten tak moment. Tak mi się wydaje. Jedna rzecz, która jeszcze z takich bardzo szosowych tematów mi siedzi w głowie, jako osobie, która no, umiarkowanie się nazywa na tej dyscyplinie, ogląda nieregularnie kolarstwo szosowe. Niejednokrotnie Peter Sagan, dużo młodszy od ciebie i jakby też obecny w peletonie, mówił o tym, że atmosfera, kultura, kodeks w peletonie bardzo się na ostatnich latach bardzo zepsuł, można powiedzieć. Nie ma tego, co było kiedyś. A ty popraw mnie, bo tego nie jestem pewien. Też byłeś chyba osobą, która była świadkiem wejścia też radia do peletonu, prawda? Czy radio było u ciebie zawsze w peletonie już? Chodzi mi o fakt, nie mogę skojarzyć, ale wydaje mi się, że pierwsze lata nie mieliśmy radia. Chodzi mi o to, że jakby dzisiaj to jest naprawdę taka no, bardzo dopracowana machina, która jest zarządzana z samochodu teamowego, są jakby konkretne polecenia, informacje zwrotne, prawda? Wszystko jest pod kontrolą. Kiedyś było trochę więcej spontaniczności chyba w peletonie. Czy to też właśnie nie jest element, który psuje tę przyjemność z jazdy, kiedy musisz się podporządkować poleceniom dyrektora sportowego? Wiesz co, poleceniem tak naprawdę sport zawodowy jest coraz bardziej kontrolowany, jakby to nie odnosi się tylko do kolarstwa, tylko do każdej dyscypliny. W Formule 1 tak samo, teraz masz milion informacji, wszystko masz kontrolowane, masz połączenie, masz tak samo milion radio, czujników, milion tak. czujników i wszystko po prostu, no chcemy robić jak największe osiągi, więc szukamy tych game changer, wszystkich różnic, które mogą sprawić, że będziemy jeździć coraz szybciej, że nasza praca będzie coraz bardziej efektywna sprzętowo, treningowo i tak dalej. Czy zatraca to ten wątek spontaniczności? W pewnym sensie tak. No, ale ty jesteś loko, więc jakby wiemy, że ty jesteś czas, ten spontan. Tak, cały czas może ci wypaść słuchawka na przykład z ucha albo coś. ale cały czas tak naprawdę jesteśmy ludzi i niektórych rzeczy, większość rzeczy możesz przewidzieć, wiesz, ale zawsze się starają rzeczy, których nie przewidzisz i gdzie ty musisz podjąć wtedy taką decyzję, gdzie ty decydujesz, więc na pewno, już powiedzieliśmy to wcześniej, to wszystko jest bardziej kontrolowane, jest mniej spontaniczne, a jeszcze nawiązując do początku, czy ten kodeks się jakby zmienił, troszeczkę się zmienił, na pewno młodzi zawodnicy są bardziej pewni siebie, jeżeli mają umiejętności, je pokazują, dużo osób na przykład to krytykuje, że była jakaś hierarchia, że musiałeś odczekać swoje i tak dalej.
z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja będąc młodym zawodnikiem też troszeczkę byłem takim buntownikiem i moim zdaniem jeżeli jest zawodnik młody, którego stać na wygrywanie, który jest lepszy od swojego lidera czy kapitana, który spędził w peletonie więcej czasu, to nie powinien czekać i powinien wygrywać. Więc takie... To był, moim zdaniem też było troszeczkę takie tłumaczenie. Jesteś młody, to wiesz, masz zrobić to, masz zrobić tamto i wiele było takich okazji, że byłeś nawet lepszy niż ktoś, a oczywiście trzeba się podporządkować. Teraz to jest dużo łatwiej też jakby zmierzyć i zbadać, nie? Kiedyś nie mieliśmy pomiarów mocy, nie wiedzieliśmy na jakim pułapie jaki zawodnik przyjeżdża na dany wyścig, więc bardziej to się bazowało na wynikach z poprzedniego roku. Ten wygrał to, ten wygrał tamto, ten jest niezły, na tego jedziemy, czy... Więc ja myślę, że tutaj dobre było takie wypośrodkowanie. Może rzeczywiście teraz troszeczkę to jest za bardzo kontrolowane, troszeczkę tych zasad i takiego uszanowania pewnych reguł jest mniej, ale na początku mojej kariery wydaje mi się, że właśnie było za bardzo to w drugą stronę. To jeszcze tak samo traktowanie fali właśnie zawodników, nie wiem, jak Sylwas jeździł wtedy jeszcze w pierwszej dywizji, a ja jeździłem w drugiej, czy ktoś jeździł w trzeciej, to się jakby czułeś się lepszy zawodnikiem, bo dlatego, że ktoś jeździ w gorszej drużynie, nie oznaczało, że miał być gorszym zawodnikiem. Więc to jest taka troszeczkę kwestia dyskusyjna. Tak na świeżo, właśnie a propos hierarchii mi się skojarzyło. Nie wiem, czy oglądałeś albo chociaż śledziłeś Gandawę, która teraz była w niedzielę. W niedzielę niestety... W każdym razie może słyszałeś albo widziałeś chociażby zdjęcie wjeżdżających razem na metę Wouta van Aerta i Laporta. No i wiele osób, może niewiele osób, spłynęło sporo krytyki na Aerta, który oddał zwycięstwo Laportowi. Czyli po prostu jakby no nie finiszowali, po prostu koledze oddał miejsce, proszę. Zrobił gest, prawda, oddający. Laport wjechał. Czy to jest właśnie to, co jakby można powiedzieć, że tutaj Aert oddał jakby respekt i jakbyś tam... Jakbyś to ocenił? Ja bym na pewno tego nie krytykował. Każdy zna klasę van Aerta, nie ujmując oczywiście tutaj Laportowi jako zawodnikowi, więc są też pewne ustalenia. W większości sezonu tak naprawdę Laport cały czas pracuje na wyniki van Aerta, więc będąc na miejscu van Aerta pewnie zrobiłbym tak samo. Czyli twoim zdaniem krytyka jest kompletnie nieuzasadniona? Dla mnie totalnie nie. No, spoko. Mamy temat wyjaśniony. Wracamy znowu do tego zakończenia kariery i tego, co mówiłeś o różnych kolegach, którzy właśnie spadają, czy to w dywizjach, czy to jakby gdzieś tam na siłę przedłużają swoje kontrakty, żeby jakoś tam egzystować. Znowu 2017 Vuelta. Kiedy zacząłeś myśleć o swojej po kolarskiej jakby przyszłości, o tym, żeby właśnie ułożyć ten czas, żeby być mieć wypełniony, żeby być spełnionym, bo dzisiaj, kiedy się spotkaliśmy, prawda, odbieraliśmy cię z dworca, powiedziałeś, że świeżo, ledwo zdążyłeś na pociąg, miałeś jedno, drugie spotkanie, jutro masz znowu ileś spotkań. Jesteś nadal bardzo zajętym człowiekiem. Czy to jest kwestia tego, że przyjeżdżasz do Polski i tu jesteś bardzo zajęty? Wiesz co, jestem bardziej zajęty, mi się wydaje, i mam mniej czasu niż... Jak byłem zawodowym kolarzem. Nie ukrywajmy, no dobrze, średnia treningu powiedzmy, ja też nie byłem zawodnikiem, który był mega zawodnikiem trenującym objętościowo, bardziej trenowałem jakościowo, więc przyjmijmy, że średnia dzienna mojego treningu to było 3,5 godziny na rowerze. Już tam pomijam przygotowania do treningu, powiedzmy było to od 2 do 6 godzin. Ale jakby... Szczególnie na początku swojej kariery, no to był główny cel, czyli wstawałeś, twoim celem było zjeść dobre śniadanie, pojechać na trening, wrócić, zjeść obiad, odpoczywać i spać, trenować. Kiedy to się stało, kiedy zacząłem się zajmować troszeczkę innymi rzeczami, myślę, że rok 2015-16, jakąś tam swoją pierwszą markę odpaliłem z ciuchami, później zainwestowałem troszeczkę w inną. No i ostatnie tam powiedzmy lata, kiedy też zaczęły wchodzić social media i tak dalej, też jakby zacząłem troszeczkę więcej dbać o swój wizerunek, bo miałem nadzieję, czy przypuszczałem, że też w przyszłości to mi się może przydać też do robienia innych rzeczy. Jestem też osobą, która, ja bardzo lubię kreować i tworzyć nowe rzeczy, nie tylko i wyłącznie związane z rowerem i w ogóle próbować rzeczy, tak
to też jakby było związane z tym, że przeprowadzałem się w różne miejsca, że próbowałem życia w jednym kraju, w drugim kraju, w różnych miejscach w tych krajach i tak dalej. Dlatego, że nie wiem, chciałbym się nauczyć, chciałbym mieć jak najszersze horyzonty, dlatego chcę próbować jak najwięcej rzeczy, dlatego teraz jak już zdecydowałem się na zakończenie tej kariery, robię tyle rzeczy, jestem tak bardzo zajęty. Plus jest taki, że ja decyduję o swoim czasie cały czas, kiedy chcę pracować, ile chcę pracować. Myślę, że pracuję dosyć sporo i poświęcam na te rzeczy, którym się teraz zajmuję, sporo czasu, ale jakby angażuję się tylko w rzeczy, które w jakiś sposób mnie interesują, inspirują i motywują, więc... Może wymienimy te rzeczy, bo ja kojarzę się z czterech projektów na dzień dzisiejszy. Mamy Raso, tak. Mamy Bike Show z Jankiem Piątkiewiczem, przepraszam. Już nie. Ja już od tego roku Janek Bike Show prowadzi sam, więc jakby nasze drogi z Jankiem się rozeszły, jeżeli chodzi o projekt Bike Show. Fakt, kiedy Janek założył Bike Show, zaproponował mi tą współpracę z nim. Tak naprawdę to był pierwszy kanał, który łączył troszeczkę kolarstwo zawodowe z takim podejściem amatorskim. Myślę, że to też była jakby trampolina, dlatego że Bike Show się jakby tak fajnie rozwinął. Od tego roku jakby Janek ten projekt dalej prowadzi sam. No ale tak. A co dał ci Bike Show, tobie, jako Tomkowi Marczyńskiemu? Wiesz co, myślę, że sporo się nauczyłem, sporo ludzi też takich, którzy jeżdżą na rowerach, a niekoniecznie śledzą kolarstwo jako sport, miało okazję mnie zobaczyć. Ja miałem okazję troszeczkę sprawdzić się jako prowadzący, nagrywający vlogi. Poczułeś to? Wiesz co, polubiłem to. Polubiłem to, więc... Czy będzie autorski projekt Tomka Marczyńskiego? Będzie. Czyli jakby tutaj nie ma próżni. Znalazłeś jakieś przecieki? Nie. Czysta reakcja na rozwój rozmowy. Mamy Bike Show, z którego wyszedłeś, będzie nowy projekt. Mamy Loco, twoją markę. No bardzo szeroko tak naprawdę idącą, bo z jednej strony mi się kojarzy z kawą, z drugiej strony gdzieś jest odzież. A mi z piwem. No tak, jest też piwo i jeszcze jest wyścig. Tak. No to mamy cztery, nie wiem, może coś pominąłem, przynajmniej mi się z tymi czterema rzeczami kojarzysz. Może coś jeszcze jest, chciałbyś powiedzieć. Ja jeszcze, przepraszam, że wam wtrącę, czy te projekty, te biznesy, to był już taki właśnie pomysł pod kątem tego, co będzie po zakończeniu kariery zawodowej, czy... Miałeś przestrzeń, chciałeś coś jeszcze fajnego zrobić gdzieś, zostawić jakiś ślad po sobie. Wiesz co, jak zwrócisz uwagę, tak naprawdę, no może poza Loco, który jest takim najświętszym projektem, zaraz wam powiem genezę w ogóle całego projektu, ale wyścig, czy Bike Show, czy Raso, jakby to są wszystkie projekty, które się ściśle wiążą z rowerem, z kolarstwem, czyli ze światem, w którym ja spędziłem ćwierć wieku prawie. Więc większość swojego życia. Tak, przez ten czas mogłem naprawdę nabyć sporo doświadczenia, zarówno pod to, żeby testować rodzaje materiałów, ciuchów i tak dalej. Tak naprawdę każdy produkt, który się pojawia u nas, jest przede mnie wcześniej sprawdzany, testowany, modyfikowany do momentu, kiedy osiągnie taki poziom, jaki mnie zadowala. Jakby też wszystkie działalności, w które się angażuję, bardzo mi zależy na jakości i zwracam na to bardzo dużą uwagę, zarówno przy produkcji ciuchów, jak i przy organizacji swoich eventów wyścigowych. Zapraszam was, będzie gravelowy w tym roku pierwszy, może jak naszosowy, tak naszosy was nie ciągnie, to na gravela się załapiecie. O tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Więc też jakby organizacja wyścigu, ja się spotykam z takimi opiniami, że jest to najlepszy albo jeden z najlepiej zorganizowanych wyścigów dla amatorów i dla dzieciaków w ogóle w naszym kraju. Czyli ty się w to angażujesz osobiście, to nie tak, jest tak, że firmujesz to nazwiskiem. Tak, dokładnie. Ja na to poświęcam bardzo dużo czasu. To są wydarzenia, które trwają jeden dzień, każde z nich, a na które tak naprawdę pracujemy, układamy wszystko przez cały rok.
Więc wbrew pozorom organizowanie tych eventów zajmuje sporo czasu. Ja się angażuję we wszystko, od układania trasy poprzez każdy najmniejszy szczegół, co kolarze zjedzą, co dostaną w pakietach startowych, jak będzie poprowadzona cała dekoracja, klasyfikacja, afterparty powyścigowe i tak dalej, i tak dalej. Zresztą chyba teraz w czwartek robiliście objazd trasy częściowo, przepraszam, w sobotę. Tak, stary, ja przyjechałem w nocy, byłem o pierwszej w nocy, a o dziewiątej już rano byłem i robiliśmy objazd trasy i nagrywaliśmy. A propos, miałem pierwszą glebę od Strade Bianche, od ostatnich Strade Bianche, które jechałem. Spodenki wytrzymały? No właśnie nie wytrzymałem, ale malutka dziurka, ale to do zszycia. Przy prawie 50 na godzinę to tak naprawdę jedna mała dziura to jest nic. A to gleba technika dalej się przydaje. A to gleba na szosie czy na gravelu? Nie, na gravelu. Także było dosyć miękkie lądowanie, ale było. A to co, fantazja poniosła, jak mówisz, że 5 dych na zjeździe? Tak, poniosła fantazja. Pozwolam, że widziałem na storiesach, że w deszczu jeździliście, nie? Tak, ale w końcu zostałem na dole i wpadłem w taką kolejnę, gdzie było mega mokro i było bagno, no i delikatnie, powiedzmy, to jakby powiedział Piotr Żyła, przykantowała mi narta przy telemarku i nie byłem już w stanie wyratować skoku, ale tak się położyłem, dobrze się położyłem, także wyszedłem z opresji. Więc tak wspomniałem, stawiam bardzo na jakość we wszystkim, w co się angażuję. Projekt Loco w ogóle też tak jest, moim zdaniem, jakby w pewnym momencie mojej kariery czy dnia, kawa się stała dla mnie nieodłączną częścią. Troszeczkę się też zagłębiłem w temat coffee specialty. Jakby pierwszy pomysł był taki, żeby odpalić markę kawową, tego to się zaczęło. Zanim odpaliliśmy markę kawową, musiałem otworzyć po prostu kawiarnię, miejsce takie do spotkań rowerowych w Granadzie. Wszystko już tak naprawdę było ogarnięte i dwa dni przed demolition lokalu wjechała pandemia i wszystko stanęło i jakby ten projekt troszeczkę zawisł, do tej pory nie został aktywowany, ale... Masz to w planach? Ja myślę, że tak, że na pewno takie miejsce powstanie. Zresztą coffee ride jeszcze, prawda? W przyszłości tak, więc później nie zrobiliśmy miejsca stacjonarnego, ale odpaliliśmy brand kawowy. Później poznałem przy okazji też wyścigu Pawła i Ewę, którzy siedzą w temacie, znowu w tematach piwno-napojowych od też dwóch dekad, Pablo co najmniej. No i wymyśliliśmy, że stworzymy swoją markę Loco, piw bezalkoholowych, żebyś mógł pojechać na rower i się tego piwa napić i jechać dalej. Tak się zaczął projekt Loco. To jest projekt w miarę świeży, ale który się rozwija naprawdę chyba najbardziej dynamiczne ze wszystkich projektów, w które się zaangażowałem do tej pory. Przepraszam, muszę ci teraz wejść w słowo. Wydaje mi się, że wczoraj pojawiła się informacja, będzie kolejny odcinek z kolejnym sezonu Movistaru na Netflixie. I Trzeci sezon. I Valverde w zajawce mówi, wróciłem do tych dwóch piwek dziennie. Tak, widziałem na Insta, już wjechało. Tak. Także na pewno tutaj kolarze będą mocno sięgać w tym kierunku, że jednak to jest najlepszy izotonik, ten złoty. Tak, test mówił, że testował, że miał okresy, kiedy nie pił, ale nie widział różnicy, żeby był lepszy, więc sprawiał mu przyjemność picia, więc wrócił. Musimy tę rozmowę oznaczyć jako od 18 lat. Mówimy o piwie bezalkoholowym, przecież słyszałeś, cała linia piw bezalkoholowych. Tak, ale ja znam bardzo dobrze ten browar, czyli Milno, to jest zielone piwko browaru Alhambra. Najmocniejsze jak Alhambra to jest i właśnie z tą butelką widziałem na zdjęciu. A propos, bardzo często trenowaliśmy przez wiele lat, mieliśmy tego samego trenera właśnie z Alejandro, więc często kiedy przyjeżdżał do Sierra, robił sobie zgrupowania wysokogórskie, jeździliśmy razem i bardzo, bardzo miło go wspominam i fajnie się spędzało czas. Te biznesy, o których rozmawiamy, to te cztery rzeczy, które wymieniłem, czy coś jeszcze jest, co pominąłem, co już funkcjonuje? I czy to jest tak, że one się, jak wspomniałeś, Loco było pierwsze tak naprawdę z tych wszystkich rzeczy? Nie, Loco było ostatnie. A nie, Loco było ostatnie, przepraszam, Raso było pierwsze. Tak, wcześniej jeszcze była marka TM, taka moja mała marka, mm-hmm. gdzie zacząłem robić, jakby produkować swoje ciuchy w Raso, ale później stwierdziliśmy, że czemu mam nie wesprzeć marki wizerunkowo i troszeczkę jakby też finansowo i dołączyłem do Marcina i do Krystiana i
I tak zaczęło działać raz. Pamiętam w czasie COVID-u, kiedy był wielki boom właśnie na kolarstwo i na jazdę na rowerze. Na wylocie z Warszawy był taki megaboard wielki właśnie. Tak, Raso, polecam, Tomek Marczyński. Tak. I pamiętam, to jest jedna rzecz, która mnie ujęła i była, myślę, że bardzo trafnie skonstruowana w tej reklamie. Nie było napisane odzież kolarska, tylko odzież rowerowa. Co też automatycznie poszerzało grupę docelową. Taki mała rzecz, a jednak jak istotna, nie? A powiedz o tym projekcie, co zacząłeś mówić, nie wiem, YouTube'owy. W miejsce bike show, tak? Co to ma tak? być, tak. Czy możesz coś powiedzieć już nam? Możesz, na pewno. Mogę wam powiedzieć, nie zdradzę wam zbyt wielu szczegółów, ale mogę wam powiedzieć, nikomu nie powiemy. Że tak powiedziałem. Bike show dał mi trochę, polubiłem też jakby stawianie troszeczkę w takiej roli reportera czy youtubera, dzielenia się swoimi informacjami z ludźmi, swoimi trasami, widokami, przeżyciami, z moimi z momentów, kiedy jestem na rowerze, więc wpadłem jakby w pewnym momencie też, w momencie, kiedy projekt Bike Show się skończył, na ludzi, którzy też jakby czują ten temat, którzy mają na to bardzo dużą zajawkę. No i stwierdziliśmy, że taki projekt zupełnie nowy, rowerowo-social mediowy odpalimy. Jakiś czas już nad nim pracujemy, więc kiedy będziecie emitować ten materiał? Jutro o 20. Aha, no to wyprzedzicie. Myślę, że początek kwietnia będzie oficjalna premiera, więc jesteśmy blisko, no, kilka dni. Będziecie kilka dni przed. Na pewno wspomnimy. Będę czekać większym. Jak tylko będzie premiera, na pewno wspomnimy, to przypomnimy, będzie pretekst, żeby właśnie jeszcze raz przypomnieć rozmowę i tak, powiedzieć, że jest ta premiera, o której słuchaliście parę dni temu. Dokładnie tak. A jakiś zakres tematyki możesz przedstawić? Taki wiesz, lifestyle rowerowy? Czy... Będzie troszeczkę wszystkiego. Ja też troszeczkę chciałem ten rok sobie zrobić taką przerwę od rywalizacji, od treningów, od sportu. Ja ze swojej strony chciałbym troszeczkę pokazać takiej kolarskiej kuchni, troszeczkę ze świata pro. Troszeczkę rzeczy związanych z treningiem. Jeden z moich kolegów będzie się zajmował bardziej rzeczami sprzętowymi, nowościami technicznymi, takimi rzeczami, a kolejny będzie się bardziej skupiał na tematach podróżniczych, odkrywania tras po całej Europie i tak dalej, więc dosyć szeroki wachlarz taki ogólny. Brzmi bardzo ciekawie, a jeszcze takie pytanie, myślę, że to jeszcze możesz odpowiedzieć. Polskojęzyczny czy anglojęzyczny kanał? Polskojęzyczny, ale nie wykluczam, że będziemy też subtitles robić po angielsku. Już zaczynamy subskrybować. Ja bym chciał coś z zakresu odżywiania, co prosi. Ja daję na śniadanie, obiad, kolację. Zobaczyć właśnie ten element. No pewnie to, co ty w większości. Oj, nie wiem. Trudne pytanie. Które z tych czterech projektów jest ci najbliższy sercu? Czy identyfikujesz się z każdym porówno? Wiesz co, jak się angażuję w coś, to bardzo lubię się danej rzeczy poświęcać. Ja myślę, że tutaj w zależności też od momentu sezonu, w którym jesteśmy, na jakiś poświęcam w tym momencie więcej czasu, na jakiś mniej, ale staram się to tak balansować, żebym był zaangażowany w każdy z projektów praktycznie równomiernie. Jakby to też są projekty, które jakby siebie wspierają. Wyścig wspiera trochę Raso wspiera wyścig, Loco jest na wyścigu, ci co przyjeżdżają piją kawę Loco, piją piwko Loco na mecie. Jakby te wszystkie biznesy... To się ładnie uzupełnia i krzyżuje, nie? Tak, dokładnie tak. Więc jakby troszeczkę jeden napędza drugi i do tego jakby mój też wizerunek jako byłego zawodnika, też teraz ambasadora różnych rowerowych marek i tak dalej. Jakby to wszystko moim zdaniem się fajnie uzupełnia i balansuje. No właśnie, a propos tych bycia ambasadorem różnych marek, nie mogę tutaj nie zapytać o Rondo, z którym jesteś związany drugi rok teraz. Skąd wyszła inicjatywa? Czy to ty byłeś poszukującym jakby pomysłu na współpracę właśnie około rowerową po zakończeniu kariery, czy to raczej ciebie złowiono? No bo to chyba od momentu, kiedy zacząłeś działać z Rondo, zaczęła się ta zajawka na gravela, prawda?
Wiesz co, nie. Ja ostatnie lata jeszcze jeździłem na Ridleyu, ostatnie półtorej roku tak naprawdę miałem już gravela. Kanzo pewnie? Tak. Kanzo Adventure, nie Kanzo Fasta. Kanzo Adventure jeszcze w takim bardzo charakterystycznym malowaniu Belgian Blue, nie wiem czy kojarzycie. Więc na tym rowerze jeździłem sobie przez ten, ale tak na pewno teraz jak skończyłem karierę, związałem się z Rondo, jakby jeszcze coraz mocniej idę w stronę gravela i też wam powiem, że właśnie przez to, że mam tyle zajęć takich różnych, tak już jeden rower, to sobie chcę troszeczkę odpocząć, odciąć od tego wszystkiego i właśnie gravel daje mi taką możliwość zjechania z szosy daleko od drogi i gdzieś zrobienia sobie kawy do termosu, pojechanie sobie gdzieś jakąś boczną drogą na szczyt jakiejś góry, wypić kawkę i wracać do domu, więc na pewno to jest dużo możliwości. A jak to się stało? Wiesz co, historia jest długa i złożona. Myślę, że jednym z takich osób, które jakby też skontaktowały mnie z Rondo, był mój przyjaciel Paweł Międzobrocki, którego ja poznałem jeszcze jak byłem... Czyli ProBikes. Czyli ProBikes, tak. Więc z Pawłem się bardzo żyliśmy, ja troszeczkę jakby pomogłem mu na samym starcie, kiedy on chciał pójść jakby swoją drogą i założył ProBikes, więc jakby od dawien dawna sobie pomagamy, jakoś współpracujemy. Jakby on też poprzez to, że już kilka lat siedział tutaj w branży rowerowej jako handlowiec, jakby ułatwił mi ten kontakt, jakby rzucił hasło i jakby Rondo powiedziało, że o, to super, no to jest dobry pomysł, teraz będzie Tomek kończył karierę, to spróbujemy go ściągnąć od kolejnego roku. No to był w ogóle taki mocny strzał dla Sevenanny, no bo tak naprawdę z jednej strony byłeś ty, z drugiej strony w tym samym momencie kariera skończyła Maja Włoszczowska, więc duże nazwisko z szosy, duże nazwisko z kolarstwa górskiego, no i wszystko ten gravel łączy nagle, nie? Każdy zjeżdża z asfaltu albo z trudnej technicznej trasy. Dokładnie tak było, stary, więc ten pierwszy rok powiedzmy był troszeczkę taki zapoznawszy, jakby my mieliśmy parę coli, nie spotkaliśmy się przez ten pierwszy rok osobiście z wszystkimi ludźmi i ja teraz byłem zajebiście miło zaskoczony w ogóle, kiedy pojawiłem się na Rondo Days dla dealerów. To było w lutym, prawda? Jakoś. Tak, i poznałem tych ludzi od Szymona, poprzez wszystkie osoby, które pracują nie tylko dla Rondo, w ogóle w 7 Anna i to jest naprawdę niesamowita drużyna. Drużyna z wielką pasją do tego, co robi. Każdy z członków ma jakby swój zakres obowiązków, ale nastawienie i w ogóle klimat, który tam panuje, powiedziałem, że no naprawdę, chyba naprawdę spoko trafiłem i cieszę się, że właśnie że trafiłem w takie miejsce ludzi, tak mówię, ludzi, którzy są teraz w branży rowerowej, ale którzy są ludźmi, którzy żyją, którzy mieli swoje pasje od muzyka do gościa, który zakłada brand rowerowy, który, więc to wszystko się zajebiście miksuje i wiesz, ja też sobie zdaję sprawę, że zespół, którego byłem fanem, jak byłem jeszcze gówniarzem, wiesz, nagle tutaj, więc to było super zaskoczenie. Tak, czarny ciągnik, prawda? I myślę, że wiesz, że jestem w Rondo, to też jakoś było zapisane, że po prostu miałem tam się pojawić i teraz jakby chyba jest nam po drodze wszystkim razem. Masz jakiś wpływ na rozwój produktów? Wiesz co, bardzo często dostaję pytania odnośnie moich odczuć, szczególnie przy hercie. Jak dostałem rower, tak naprawdę, który najbardziej idzie jakby w kierunku szosowym. Więc jakby nie ingerowałem jeszcze aż tak bardzo, ale pytania jakby padają i jakby moje sugestie, co bym zmienił, czy jakie mam odczucia na rowerze, na pewno biorą sobie to jakby pod uwagę w odnośnie kolejnych przyszłych projektów. Maja Włoszczowska czy Michał Topór, którzy też są związani z NS-em i z Rondo, jeżdżą na NS synonimie. Nie myślałeś, żeby też sięgnąć po ten rower i mimo wszystko po takiej długiej przerwie gdzieś tam zapuścić się? Czy do Lasku Wolskiego, czy w Hiszpanii, prawda?
Wiesz co, szczerze ci powiem, że nie myślałem. Tak mówię ci, gravel dla mnie jest takim rowerem, że musiała być naprawdę mega techniczna trasa, żebym go wymienił na górala. Więc... Albo może trzeba iść w ślady Szymona Goćka. No, to by mogło grozić większymi kontuzjami już w moim przypadku, gdybym chciał trzymać mu koło. Ale nie było takiej sytuacji, że... Chłopaków i ja w ogóle nie śledziłem tego świata, powiem ci. I teraz dopiero zacząłem się troszeczkę bardziej interesować i widzę, co robią. I... Czyli taki Rampage to dla ciebie zupełna nowość? Wiesz co, jako dzieciak gdzieś sobie tam, tak mówię, na górę tam skakałem, ale jako sportu w ogóle, praktycznie w ogóle tego, w ogóle nie śledziłem. W ogóle. Mhm. Tak, więc jest to dla mnie pewnego rodzaju nowość. No właśnie, a propos teraz tego bycia po już zakończeniu kariery zawodowej, śledzisz dalej kolarstwo? Czy śledzisz tylko szosy, bo to są twoi koledzy, przyjaciele, koledzy z pracy, czy właśnie sięgasz po inne dyscypliny kolarstwa, czy, a może w ogóle inne sporty, masz czas na to, żeby się innymi rzeczami zainteresować? Czasu mam bardzo mało. No wiemy, to już ustaliliśmy. Ja w ogóle kolarstwa myślę, że nie oglądałem wyścigów przez jakieś 10 ostatnich lat. W ogóle nie śledziłem tak naprawdę. Znaczy, śledziłem oczywiście wyniki, tylko po to, żeby się przygotować, żeby zobaczyć też, czy byłem w świadku, więc na wyścigu. Byłeś w środku tego. Na połowie wyścigów byłem, na tych, których nie byłem, śledziłem, kto wygrał, żeby mniej więcej też widzieć, kto jest w jakiej dyspozycji. Ale jakby sam fakt trenowania kilka godzin dziennie, ścigania się na wyścigach, to było dla mnie jakby wystarczająca ilość kolarstwa w moim życiu, że nie potrzebowałem jakby boostować się jeszcze bardziej, tak jak byłeś dzieciakiem, że wpadałeś do domu, włączałeś ten, przebierałeś się od razu i już ruszałeś, nie? Mm-hmm. Więc to była dla mnie wystarczająca dawka kolarstwa i jakby nie rajcowało mnie w ogóle oglądanie. A te ostatnie dwa lata właśnie? Tamten rok w ogóle miałem dosyć dłuższą przerwę, troszeczkę tam, wiesz, mimo wszystko profile, które śledzisz, social media, które śledzisz, czy tam rzeczy, które ci się wyskakują na Facebooku, to są wszystko tematyka, którą obserwowałeś przez kilka lat, więc mnóstwo informacji mimowolnie dostajesz, mimowolnie do mnie docierało. Nie próbowałeś się od tego odciąć? Nie, to ja mówię, ja nie miałem takiego przesytu roweru, nie doszedłem do tego punktu, że patrzyłem na rower i chciał mi się wymiotować, czy tak zszedłem roweru i już... Wtedy to trzeba do lekarza, koniecznie. Skończyłem, ale to nie jest stary, to jest naprawdę mega częsty przypadek i to naprawdę dobrych zawodników, którzy kończą karierę i przez na przykład kilka lat nie wsiadłem ani raz na rower. Więc w moim przypadku tak nie było, ale jakby... Czas poświęcałem na inne rzeczy niż na śledzenie tego, co się dzieje w zawodowym peletonie. A propos czasu, to powiedziałeś chwilę temu, że nie masz go za wiele. Czy można ciebie wrzucić do worka pracoholika? Wiesz co, myślę, że nie. Lubię pracować, ale tak mówię, jakby lubię sobie robić takie szoty. Na przykład teraz wiem, że sobie przyjechałem do Polski, miałem 4 dni naprawdę mega skondensowane w Krakowie. Teraz mam 1,5 dnia tutaj w Warszawie też dosyć mocno oblężone, ale wiem, że później wracam do Hiszpanii i mam 3 tygodnie na to właśnie, żeby sobie wyjechać na rower. W ogóle zawsze chciałem zacząć tańczyć tańce latynoskie, to jest moja pasja od 1,5 roku, więc chyba teraz najwięcej czasu na to poświęcam, bo praktycznie codziennie jestem przynajmniej na godzinie lub dwóch godzinach zajęć, do tego dochodzą sociale, które są też późnymi porami, więc trochę jakby mój tryb życia się przestawił troszeczkę w inne godziny. Jak prawdziwy Hiszpan żyjesz po prostu, tak, do późna w nocy, siesta. Jak teraz nawet przebijam prawdziwego Hiszpana, tak można tak powiedzieć. Więc lubię pracować, jakby podobny to jest jakby schemat jak w sporcie, nie? Pewne rzeczy przenosić. Ciężko pracujesz, później osiągasz jakiś sukces, czy widzisz efekty tej twojej pracy i sobie później zasługujesz na jakiś odpoczynek, tego odpoczynku, który jest więcej, więc ja lubię, jeżeli coś robię, robić to dobrze, przekładać się do tej pracy, ale później też dla zbalansowania zawsze znajduję ten czas dla siebie, żeby troszeczkę odpocząć i znowu nabrać tej ochoty
do kolejnego okresu, gdzie będę musiał troszeczkę więcej popracować. A w temacie motoryzacji, czy to się zaczęło, jak byłeś małym Tomkiem, który gdzieś tam matchboxami, innymi resorakami się bawił, czy to ta miłość, ta pasja do motoryzacji, do samochodów gdzieś się później urodziła? No i co możemy u ciebie znaleźć w garażu, bo wiem, że kolekcjonujesz jakieś samochody. Wiesz co? Tak, ja od dziecka w ogóle strasznie lubiłem samochody i jeszcze bardziej motocykle. Chciałem się, wiesz, moi rodzice akurat nie było ich stać, żeby mnie kupić jakiegoś karta czy motocykl, więc rower mimo wszystko był troszeczkę tańszy, ale zawsze mnie bawiła prędkość, zawsze lubiłem po prostu motoryzację. Fakt, fajnie jest sobie szybko pojeździć samochodem. Lubię jeździć szybko, na co dzień tak naprawdę jeżdżę A45, więc małym, zwinnym samochodem, w którym można się troszeczkę pobawić, ale klasyki są dla mnie samochodami takimi, oczywiście samochodami z duszą, ale to jest dla mnie też czas na odpoczynek, bo to są samochody, którymi wyjeżdżasz po to, żeby się zrelaksować, żeby pojechać się napić jakiejś kawy czy na jakiś dobry obiad, pojeździć sobie spokojnie, rozkoszować wiem, SLM, się tą jazdą. Pojeździć sobie, poczuć wiatr i słońce, które na ciebie świeci z góry Mustangiem, nie, poczuć jego wibracje prawdziwej V8-ki. Mam jeszcze taką beczkę coupe z 77 roku, bardziej to jest chyba najbardziej kulturalny z moich klasyków. Więc takie trzy samochody i też niełatwo jest znaleźć czas. Teraz byłem, dzisiaj tylko odwiedziłem swojego Mustanga, bo troszeczkę go tam, powiedzmy, modyfikuję, troszeczkę go tuninguję, będzie takim restomodem troszeczkę teraz w nowym wydaniu. No, ale też pogoda była taka, że dzisiaj pierwszy raz wyszło słońce, a żaden z moich klasyków nie wyjechał, jak nawet kropla deszczu spadała, więc sprawdzam zawsze pogodę zanim wyjadę z garażu. Słusznie, bo zazwyczaj też jest tak, że myjesz samochód i jak na złość pada. Powiedziałeś też o zamiłowaniu do motocykli. Czy ty jako zawodowy sportowiec miałeś jakieś takie zastrzeżenia w kontrakcie na zasadzie żadnej jazdy motocyklami, żadnego uprawiania narciarstwa, czy w kolarstwie się takich zapisów w umowie nie takie zapisy się nie znajdują? Znajdują się. Generalnie to jest jakby uproszczone do tego, że nie można uprawiać sportów, które są ryzykowne, które niosą ze sobą jakieś ryzyko. Wiesz co? No ja czasami jakieś tam uprawiałem. Do nart mnie nie ciągnie. Sagan pamiętam zawsze, jak często też z nimi trenowałem, jak byli w Sierra, więc Peter często sobie na narty jeździł. Rano, jak później chciał jechać na rower, Sierra sobie tam śmigał. Wiesz co, ja w sumie nie. Miałem kiedyś crossa, takiego typowego na tor. 150. Oczywiście jeździłem nim wszędzie, po ulicy też. Raz loco. Próbowano mnie złapać, ale niestety mi się nie udało, ale później w suma sumarum sprzedałem motocykl już też kilka dobrych lat temu. A samochody, mówię ci, traktuję bardziej jako formę wypoczynku niż sportu. Nasz podcast dzisiaj troszeczkę, można powiedzieć, bardzo zboczył z tego, czym na co dzień się zajmujemy, czym zajmują się nasi goście, bo głównie rozmawiamy o kolarstwie górskim, o przełajach, o grawitacji, no i o gravelach. Wspomniałeś, że w tym roku wyścig będzie również gravelowy. Powiedz coś więcej, zacznijmy od tego w ogóle, skąd się wziął pomysł na to, żeby to był gravelowy wyścig, bo poprawnie, tych wyścigów już było kilka, w tym roku będą chyba 3 albo 4 edycje i jedna gravelowa. Zgadza Więc się. Więc jakbyś mógł teraz tak kącik reklamowy wyścigu gravelowego. No i już jesteśmy zaproszeni przez Tomka na niego. Tak. 24 czerwca, dobrze? Tak, tak jest. 24 czerwiec z Kawina startujemy gravelowo. Wiesz co, chciałem mieć swoje wydarzenie, chciałem promować jakby jazdę na rowerze też w swoim regionie i w ogóle wśród ludzi. Wśród najmłodszych, przy każdym jakby moim wyścigu dla amatorów jest organizowany wyścig też dla dzieciaków. Od 3 lat wzwyż, więc niektóre dzieci startują na torze przeszkód na rowerkach biegowych jeszcze. Więc jakby to był jakby główny cel, który przyświecał temu, żeby w ogóle
takie wydarzenia miały miejsce. Szosa była spoko, chociaż pierwszy wyścig w Niepołomicach, on daje ma taką charakterystykę, jest wyścigiem szosowo tak naprawdę szutrowym. Zawsze były odcinki jakieś gravelowe, w tym roku też dalej będą. Mamy dwa odcinki i one były od samego początku, więc tak by troszeczkę chciałem, żeby od samego początku, jak byłem takim szosowcem, który czasami zjeżdżał z szosy, więc ten pierwsze wyścigi, pierwsze edycje miały taką charakterystykę. Później doszła przechyba w Starym Sączu. Wyścig krótki, ale bardzo hardkorowy, jeżeli chodzi o wzniesienie, jeden z najtrudniejszych podjazdów też w naszym kraju. Wieliczka, moje rodzinne miasto z fajnym, bardzo fajnym technicznym prologiem tuż przed Niepołomicami dzień. No i skąd się wziął gravel? Stąd, że ja coraz więcej jednak jeżdżę na tym gravelu. Moim zdaniem gravel to jest przyszłość. Jakby uniwersalność tego roweru sprawi, że zarówno dużo osób odejdzie z roweru górskiego i z roweru szosowego na rzecz gravela. No i chciałem takie wydarzenie zrobić. Zgłosiło się kolejne miasto, które było zainteresowane wyścigiem by Tomasz Marczyński. Fajną trasę narysowaliśmy, tak wspomniałeś, w sobotę miałem okazję ją przejechać osobiście, sprawdzić. Nie będzie to ultra, ja też jakby ten kierunek, gdzie spędzasz cały dzień czy dwa dni, dzień i noc na rowerze, jakby też w ogóle to do mnie nie przemawia, więc chciałem, żeby to był gravel bardziej dynamiczny. Gravel racing tak zwany. Tak, troszeczkę gravel racing, oczywiście ci, którzy jadą spokojnie, ale ci, którzy chcą się ścigać, mogą się pościgać. Super ścieżki. Jakie trasa... będą dystanse, pamiętasz? Tak, będą dwa dystanse. 45 i 87 wychodzi, bo tam jest krótki dojazd do rundy, więc są dwa dystanse, ale na jednej rundzie będzie albo jedna runda, albo dwie rundy.